Joachim M. Verdin Podstawowe nauki ludzkości, część trzecia. Odnowa życia w przyrodzie. Autorem jest Joachim M. Verdin, z którym można skontaktować się przez e-mail, minds, Telegram, WeChat, YouTube. Prawa autorskie należą do autora, jednak oświadczam tutaj raz na zawsze: pozwalam Tobie robić z tą książką cokolwiek zechcesz. Nie pytaj mnie o jakiekolwiek pozwolenie. Im więcej będziesz się dzielił, tym więcej ludzi na tym skorzysta. Nauczając podczas moich seminariów, objaśniam znacznie dokładniej niż opisałem w tej książce. Gdybym napisał wszystko, co mówię w czasie nauczania, ta książka byłaby kilka razy grubsza. Zatem zachęcam Cię do uczestnictwa w moich seminariach, żebyś mógł więcej nauczyć się. Cena tej książki, Twoje wsparcie pieniężne. Przeczytawszy tę książkę, poczuj, na ile jest dla ciebie wartościowa. Jeżeli tę wartość możesz przełożyć na pieniądze, będę wdzięczny za Twoje wsparcie na mój WeChat lub PayPal. Mistrzu, zaczynamy. Warto wiedzieć. Na początku proponuję, abyś z uwagą przeczytał część pierwszą zatytułowaną Podstawowe nauki ludzkości. Skrót PNL. Oraz część drugą zatytułowaną Zdrowie i Uzdrawianie, skrót ZU. Obydwie książki możesz bezpłatnie pobrać z Internetu. Znajomość materiału z podstawowych nauk ludzkości oraz ze zdrowia i uzdrawiania jest niezbędna dla zrozumienia niniejszej książki. Zatem od tej chwili uznaję, że już przeczytałeś podstawowe nauki ludzkości oraz zdrowie i uzdrawianie. Dobrze. W niniejszej książce są dwa rodzaje informacji: ponadczasowa i współczesna. Ponadczasowa znaczy tutaj, że informacja była, jest i będzie aktualna dopóki ludzie są na Ziemi. Współczesna oznacza, że odnosi się do okolic roku 2020, zatem w innym czasie może nie być aktualna. Wierzę, że przeczytawszy podstawowe nauki ludzkości, jesteś świadom ogromnej różnicy między informacją, wierzeniem a wiedzą. Jeżeli nie jesteś, to proponuję, żebyś przestał czytać i wrócił na początek podstawowych nauk ludzkości, bo bez tej wiedzy prawdopodobnie nie zrozumiesz tego, co jest napisane w niniejszej książce. Bądź też świadom tego, że niektóre informacje podane w niniejszej książce są tym, co ja wierzę. To nie jest moja wiedza. Jednakże, zanim postanowiłem podzielić się tymi informacjami, najpierw dogłębnie zbadałem temat, żeby dojść do prawdy. Mimo tego proponuję, proszę, żebyś nie wierzył ślepo we wszystko, co tutaj jest podane. Jeżeli w życiu chcesz opierać się na wiedzy, to musisz sam sobie ją budować, a to wymaga własnych doświadczeń. Na początku podam dwie definicje, żeby uniknąć nieporozumienia przyroda równa się całe oryginalne życie na Ziemi, czyli wszystkie organizmy w postaci oryginalnej albo wynikającej z samoistnej ewolucji, a zatem bez wpływu człowieka. Takie środowisko czasem zwane jest rajem na Ziemi. Naturalny, równa się, znajdujący się w przyrodzie i nigdy nie modyfikowany przez człowieka. Ostrzeżenie Oświadczam, że nigdy nie mam zamiaru obrazić kogokolwiek, kiedy publicznie wyrażam moje własne zdania w niniejszej książce. Moje zdania nie są kierowane do określonej osoby, chyba że nazwałbym ją po imieniu. Dzielę się publicznie tym, co widzę i czuję, ponieważ chciałbym, aby ludzie wykorzystali informacje otrzymane ode mnie dla własnego dobra. Z drugiej strony, jeżeli mocno w coś wierzysz, szczególnie jeżeli jest to jakiś system, religia, lub pochodzący od środków masowej informacji, w czasie czytania tej książki możesz zasmucić się czy nawet zdenerwować. To samo może zdarzyć się, jeżeli wierzysz w oficjalne, szeroko propagowane naukowe informacje. Jeżeli ślepo temu wierzysz, to radziłbym Tobie nie czytać tej książki i odstawić ją teraz. Jeżeli postanowiłeś czytać dalej, przygotuj się na informacje, które mogą wywołać w Tobie niezadowolenie, a nawet możesz poczuć się obrażony. Jeżeli tak się zdarzy, będzie to Twoja wina, bo ja Cię już ostrzegłem. Zostałeś ostrzeżony. Rozdział pierwszy: Z raju do piekła. Raj to miejsce szczęśliwego życia, przepełnione wszechobecną obfitością. W przyrodzie jest wiele rajów. Kiedy ludzie przybyli na Ziemię, zamieszkali w takich rajach, żeby mogli doświadczyć miejsc, które najlepiej podtrzymują życie. Owi ludzie byli szczęśliwi i rozkoszowali się życiem w raju, gdyż mieli tam wszystko czego potrzebowali. Kiedy ludzie żyli zgodnie z zasadami podtrzymującymi życie, to znaczy, zgodnie z prawem przyrody, miejsca, gdzie przebywali, zachowywały wszystkie cechy raju. Ludzie ci nie chodzili do pracy, miejsce ich pobytu obfitowało w żywność, a oni sami cieszyli się doskonałym zdrowiem. Telepatia była w powszechnym użyciu, dlatego ludzie nie potrzebowali rozmawiać. Doskonale komunikowali się także ze zwierzętami, roślinami oraz minerałami. Z czasem ludzie zaczęli popełniać błędy w przestrzeganiu prawa przyrody, innymi słowy, Ludzie zaczęli grzeszyć. Przyroda nigdy nie każe żadnej istoty, ale prawo przyrody jest niezmienne, a to czasem może wywoływać wrażenie, że przyroda nie zna litości. Zatem, kiedy ludzie grzeszyli, to automatycznie tworzyli dla siebie cierpienie. Zapamiętaj: grzech to błąd w przestrzeganiu prawa przyrody. A błąd taki równoznaczny jest ze złamaniem którejś z zasad tego prawa. Im więcej błędów owi ludzie popełniali w przestrzeganiu prawa przyrody, tym mniej ich miejsce utrzymywało cechy charakterystyczne raju. Podczas gdy takie błędne zachowanie rozpowszechniało się, czynniki wspierające rajskie życie, Stopniowo zanikały, a to powodowało, że ludzie coraz więcej cierpieli. Ludzie coraz więcej grzeszyli. Budowali sztuczne miejsca zamieszkania, które nazwali miastami, oraz ośrodki służące rozwojowi technologii zwane fabrykami. Mimo, że ludzie cierpieli coraz więcej, wierzyli, że rozwój ekonomiczny przyniesie im ulgę w cierpieniach, a rozwój technologiczny pozwoli im żyć lepiej. Takie myślenie spowodowało, że ludzie coraz bardziej oddalali się od przyrody, a nawet gorzej, bo potem zupełnie zniszczyli swój raj. Ludzie grzesząc najbardziej szkodzili sobie samy. Nowe miejsce życia, które ludzie stworzyli, zwane jest piekłem. Piekło to sztuczne środowisko, gdzie ludzie pełni strachu, walczą o przeżycie, a zatem jest to przeciwność raju. Źródło powstania piekła jest w umyśle, a zaczyna się wraz z utratą połączenia z przyrodą i rozumienia jej. W procesie zmieniania środowiska życia z raju na piekło, ludzie jednocześnie tracili swoje umiejętności, moce umysłowe. Narzędzia, maszyny, zaawansowane urządzenia elektroniczne oraz sztuczna inteligencja, które to ludzie stopniowo rozwijali, w coraz większym stopniu uszkadzały ich moce umysłowe oraz zdrowie. Wszystko to powodowało, że ludzie stawali się coraz mniej samoświadomi oraz coraz słabiej zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Rozwój ekonomiczny oraz technologiczny powszechnie uznawany za rozwój cywilizacyjny, powodował, że ludzie coraz bardziej postępowali nieświadomie, jak maszyny. To w końcu spowodowało, że sztuczna inteligencja unicestwiła ludzi, ponieważ uznała ich za szkodliwego wirusa niszczącego życie na Ziemi. W ostatnim akcie tej rozwiniętej cywilizacji nastąpiła autodestrukcja dokonana przez sztuczną inteligencję z powodu błędu w jej oprogramowaniu. Rozdział drugi. Obecna cywilizacja. Powyższe opowiadanie, które napisałem w oparciu o to, co pamiętam, to bardzo skrócony opis powstania, rozwoju i zakończenia typowej cywilizacji ludzkiej na Ziemi. Na tej planecie było wiele cywilizacji. Jedne rozwinęły się na całej Ziemi, inne pozostały na ograniczonym obszarze. One podążały drogą, którą opisałem powyżej od raju, przez piekło do samozagłady. Pozostałości po tych cywilizacjach, można odnaleźć na Ziemi. Obecna cywilizacja znowu podąża tą samą drogą. Ludzie już pobudowali piekła i teraz dużo cierpią. Ich zdrowie jest poważnie nadwrężone, a długość życia skróciła się do ułamka z początkowego tysiąca lat. Ich telepatia została już zapomniana, dlatego używają telefonów bardzo prymitywnych i szkodliwych aparatów telekomunikacyjnych. Ludzie stali się znacznie mniej świadomi i dlatego coraz bardziej uzależniają się od urządzeń elektrycznych. Pola elektromagnetyczne niszczą życie biologiczne. Ludzie zapomnieli o swym pochodzeniu, nie potrafią przeżyć w przyrodzie. Sztuczna inteligencja, proszę spojrzeć na ekran. Elektroniczne zombie sterowane przez sztuczną inteligencję. Masy zdegenerowanych ludzi są z łatwością manipulowane przez inteligentne osobniki o złowrogich zamiarach. Poprzez zniewalanie i ogłupianie ludzi, osobniki te przysparzają społeczeństwu więcej cierpień, głównie chorób. Z drugiej strony istnieją świadome jednostki, które starają się obudzić ludzi po to, żeby ci mogli się bronić przeciw manipulacjom, zniewoleniu i degeneracji. Mimo tego nadzieja na obudzenie ludzi jest mała. Obecna cywilizacja zmierza ku samozagładzie, podobnie jak poprzednie. Wygląda na to, że jedynie coś nadzwyczajnego, co nigdy przedtem nie zdarzyło się, mogłoby zatrzymać obecny proces zagłady tej cywilizacji. Rozdział 3. Naturalne katastrofy. Napisałem powyżej, że przyroda nigdy nie zmienia swojego prawa oraz że nie każe ludzi jednak obserwując ją, można wywnioskować, że ona nie zna litości. Za każdym razem, kiedy złamiesz prawo przyrody, to konsekwencja jest dla ciebie szkodliwa. Jest to zgodne z powszechną zasadą przyczyny i skutku, mianowicie kiedy człowiek nie przestrzega prawa przyrody, to przysparza sobie cierpienia. Naturalne katastrofy mogą zdarzyć się w każdym miejscu na Ziemi, także tam, gdzie przebywają ludzie. Kiedy ludzie cierpią z powodu katastrofy, to nie oznacza, że przyroda ich ukarała. Ludzie utracili telepatię w tak dużym stopniu, że nie byli w stanie komunikować się z przyrodą, a więc nie mogli odebrać informacji o nadchodzącej katastrofie. Wybrali niewłaściwe miejsce, co spowodowało ich cierpienia podczas katastrofy i po niej. Bądź świadom faktu, że kiedy przyroda postanowi uzdrowić czy ochronić siebie, zrobi to bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz. Jeżeli akurat będziesz w takim miejscu, że staniesz jej na drodze, to czeka Ciebie cierpienie, a nawet śmierć. Przyroda chroni. I uzdrawia siebie. Proszę spojrzeć na ekran. Nie odbieraj tego jako zemstę czy karę, bo tak nie jest. Przyroda, jako najpotężniejszy organizm na Ziemi, ustanowiła tutaj prawo, dzięki któremu życie na Ziemi jest wieczne. Dlatego łamanie zasad tego prawa powoduje nieuchronne konsekwencje. Można powiedzieć, że w tym sensie. Przyroda nieznalitości. Rozumiesz, rozdział czwarty świadomie wybierz miejsce. Bądź świadom faktu, że przyroda jest doskonała. Pojęcie doskonała zawiera w sobie zrozumienie, że nie może być poprawiona na lepszą. Przyroda jest też najpotężniejszym organizmem na ziemi. Ludzie przybywają niszczą przyrodę i odchodzą. Ona się odnawia i żyje wiecznie. Jeżeli nadal wystarczająco zdajesz sobie sprawę z tego co czynisz, to możesz świadomie wybrać życie w piekle, raju, albo gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Przyroda ciebie nie osądza, więc nie dba o to gdzie mieszkasz, zatem pozwala ludziom swobodnie wybrać. Twój wybór określa twoje życie, głównie to, ile cierpienia, radości oraz szczęścia będziesz doświadczał. Powiem ci wprost, jeżeli wybrałeś życie w piekle, a teraz wierzysz, że nie możesz przenieść się do raju, to prawdopodobnie utraciłeś już w dużym stopniu swoje moce umysłowe oraz odwagę. To spowodowało, że coraz mniej zdajesz sobie sprawę z tego, co czynisz, więc postanawiasz pod wpływem strachu oraz wierzeń. Jeżeli mieszkasz w zatłoczonym mieście, to poczuj głęboko w sobie, co tam trzyma ciebie. No, chyba że świadomie wybierasz doświadczenie piekła. Chcąc uniknąć naturalnych katastrof oraz niebezpieczeństw życia w przyrodzie, Musisz znać prawo przyrody i żyć zgodnie z jego zasadami. Przyroda nauczy cię jej prawa, ale żebyś mógł ją zrozumieć, potrzebujesz umiejętności posługiwania się telepatią, czyli uniwersalnym sposobem komunikacji między wszystkimi istotami. Rozdział 5. Prawo przyrody. Studiując fizykę, można poznać prawa przyrody, ale może to spowodować zatracenie się w szczegółach nauki. Jest inny sposób nauka bezpośrednio od przyrody, tego najlepszego nauczyciela na Ziemi, który naucza tylko prawdy, ponieważ nie ma żadnych wierzeń. Kiedy uczysz się od przyrody, doświadczasz każdej lekcji na sobie, dzięki czemu możesz dobrze zapamiętać i budować swoją własną wiedzę. A oto kilka głównych zasad, które składają się na prawo przyrody. Rozdział 6. Ciągła przemiana Wszystko w przyrodzie zmienia się i nic nie pozostaje tym samym. Przemiany te mogą odbywać się w tempie od ekstremalnie wolnego do niewyobrażalnie szybkiego, a czas dokonywania się zmian. Może mieścić się od prawie zera do niemierzalnego. Możemy nie zauważyć niektórych zmian, ponieważ odbywają się zbyt wolno lub trwają zbyt długo w porównaniu do czasu obserwacji. Na przykład, ktoś może mieszkać na szczycie góry przez 100 lat i nie zauważyć zachodzących na niej zmian. Jednak ten sam człowiek zauważy, że rośliny, zwierzęta i ludzie rosną i starzeją się że pogoda jest nieprzewidywalna, że brzegi rzeki ulegają erozji. Wiele zmian jest okresowych, można je nakreślić jako sinusoidę albo bardziej skomplikowany przebieg, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ruch okresowej zmiany osiągnie skrajność, to na pewno zawróci i pójdzie w przeciwnym kierunku. Zatem to, co w pełni rozszerzyło się, będzie się kurczyć, co osiągnęło szczyt rozwoju, będzie degenerowało, co stało się najjaśniejsze lub najgorętsze, będzie ciemniało lub stygło. Kto osiągnął maksymalną siłę, będzie słabu i tym podobnie. Nieokresowe zmiany powodują przemianę jednego rodzaju materii lub kształtu w inny. Na przykład Dzieciątko rozwija się do pełnego siły ciała, potem starzeje się i degeneruje do śmierci, a następnie ciało przemienia się w ziemię. Mając wiedzę oraz umiejętność przewidywania zmian w przyrodzie, możesz stwarzać okoliczności, których masz zamiar doświadczać. Na przykład, jeżeli szukasz miejsca do wybudowania własnego domu. Możesz rozważyć, jak wszystkie okoliczności wpłyną tam na twoje życie. Rozdział siódmy: o Ruch. Główną cechą życia jest ruch, który jest ciągle obecny w każdym organizmie. Prawdę mówiąc, można powiedzieć, że życie to ruch, ponieważ to, co jest martwe, samo nie porusza się. Kiedy jakiś organizm całkowicie przestanie się ruszać, to znaczy, że umarł. Ruch, który jest cechą życia, nie musi być odczuwalny. Niektóre organizmy mogą poruszać się tak wolno albo tak szybko, że zmysły człowieka nie są w stanie tego zauważyć. Naturalne kryształy wyglądają jak martwe, ale kiedy wejrzymy w głąb ich struktury cząsteczkowej, zobaczymy, że jest tam dużo ruchu. Faktem jest, że nie tylko kryształy są żywe, dotyczy to także atomów i wszystkich cząsteczek subatomowych. Życie jest wszechobecne. Ktoś zapytał mnie, co jest żywe, a co martwe w przyrodzie? Łatwo to ocenić, obserwując ciało, rośliny, zwierzęcia czy człowieka, kiedy samo porusza się rośnie zmienia kształt tym biegnie to znaczy że żyje rozdział 8 silniejszy włada to jedna z uniwersalnych zasad zgodnie z którą silniejszy organizm zwycięża a potem włada słabsi muszą się podporządkować władzy silniejszego albo odejść Mogą też wybrać walkę, ale kiedy przegrają, to mogą zostać zniewoleni albo unicestwieni. Być silniejszym oznacza nie tylko zwycięstwo w wyniku życia mocy fizycznej, może to też oznaczać, że zwycięstwo zostało osiągnięte poprzez liczebność, wytrwałość, szybkość, oszustwo, przebiegłość, mądrość, bogactwo czy inne. Różne metody wygrywania w celu władania są powszechnie stosowane nie tylko w przyrodzie. W społeczeństwach ludzkich są one także używane przez środki masowego przekazu, polityków, twórców reklam, dostojników religijnych, ekspertów, nauczycieli, sprzedawców i innych manipulatorów. Jednak w przyrodzie głównie czynnik fizyczny decyduje o zwycięstwie. Uświadom sobie, że w przyrodzie musisz być silny i odporny fizycznie oraz psychicznie, ponieważ słabi ludzie mają małą szansę na przeżycie. Jeżeli jesteś słaby, strachliwy czy zbyt wrażliwy, to możesz stwierdzić, że życie w przyrodzie przysparza zbyt wielu cierpień. Jeżeli inni nie będą stale troszczyli się o ciebie, to przygotuj się na to, że przeżycie w przyrodzie może nie być łatwe, szczególnie na początku. Rozdział 9. Bez litości Przyroda nie zna litości. To znaczy, że istoty żyjące naturalnie w przyrodzie ściśle przestrzegają jej zasad. Na przykład, jeżeli niedźwiedź jest głodny, a kilka metrów dalej skaczą łososie, to on na pewno jest żywcem. Drapieżnik nie będzie zastanawiał się, czy ofiara jest biedną matką, starającą się wyżywić swoje dzieci, lub że zabijanie jest w cudzysłowie złe, lub że karma mu się odwdzięczy, lub nie. Drapieżnik zaatakuje natychmiast, kiedy pojawi się ku temu okazja i zje swoją ofiarę bez poczucia winy, bez litości. Dokładnie to samo nastąpi w przypadku każdego innego głodnego drapieżnika, czyli ofiaru żywiącego się poprzez zabijanie i zjadanie innych organizmów. Właśnie w taki sposób przyroda podtrzymuje swoje życie. Mechanizm ten działa doskonale. Niektórzy ludzie, opierając się na swoich wierzeniach, osądzają ten naturalny mechanizm przyrody jako okrutny. W ten sposób oczywisty stworzyli sobie problem, ponieważ nie rozumieją, że przyroda jest doskonała. Ich osąd oparty jest na ich wierzeniach, co potwierdza ich brak podstawowej wiedzy o przyrodzie. Możesz też stwierdzić, że zasada przyrody bezlitości występuje także w przypadku naturalnych katastrof. Wtedy wielu niewinnych ludzi dobrego serca cierpi niewyobrażalnie, modlą się i skarżą do ich Boga, pytając dlaczego zostali ukarani. Cóż, widać, nie znali jednej z zasad przyrody. W przypadku katastrofy dotykającej ludzi, możesz pomyśleć, że to jest wypadek karma, kara boska za grzech lub cokolwiek innego, jednak wynika to z prostego faktu, że przyroda nie łamie zasad swojego prawa. Bez względu na to, w co wierzysz i jak to oceniasz, zasada bezlitości nie jest ani zła, ani dobra. To po prostu jest zasada, którą ma przestrzegać każda istota żyjąca zgodnie z prawem przyrody. Rozdział 10 przywrócenie oryginału. Przyroda ma swój system immunologiczny i moc samouzdrawiania, które leczą jej rany i chronią ją przed zniszczeniem. Jeżeli którakolwiek część zostanie uszkodzona, przyroda uzdrawia się. Funkcje te można porównać do systemu immunologicznego i zdolności samouzdrawiania ciała człowieka. Jako, że przyroda jest najpotężniejszym organizmem na Ziemi, to ma moc, żeby usunąć wszystko, co nie jest z nią w zgodzie. Na przykład, jeżeli geny rośliny zostały zmodyfikowane, przyroda skasuje tę modyfikację i przywróci oryginalne oprogramowanie rośliny. Innymi słowy, każdy GMO zostanie potraktowany jak wirus, który musi zostać usunięty. Jakakolwiek sztuczna zmiana dokonana na organizmie z przyrody zostanie odwrócona, a sam organizm zostanie przywrócony do stanu oryginalnego albo zostanie unicestwiony. Przyroda jest doskonała. Jakakolwiek modyfikacja genetyczna degeneruje ją, dlatego musi zostać usunięta, a doskonałość przywrócona. Rozdział 11. Cykle. Przejawy życia toczą się cyklami. Narodziny tworzą życie nowej istoty. To nowe życie rozwinie się, ale ostatecznie zakończy śmiercią. Ta śmierć wspiera narodziny nowego życia. To jest cykl tworzący życie istot w przyrodzie. Przyroda żyje dopóty, Dopóki równowaga jest utrzymywana w jej cyklach. Dokładniej wytłumaczyłem to w podstawowych naukach ludzkości pamiętasz opis węża, który zjada swój ogon. Cykle są podtrzymywane przez zasadę ruchu, którą wspomniałem powyżej. Jest wiele cykli w przyrodzie. Najbardziej znane to na przykład dzień i noc cztery pory roku, pływy mórz czy dobowy rytm biologiczny. Rozdział 12. Przyczyna i skutek. Zasada przyczyny powodującej skutek, innymi słowy akcji wywołującej reakcję, to jedna z podstawowych funkcji tego wszechświata. Oczywistym zatem jest, że wszystko co dzieje się w przyrodzie też temu podlega. Jest to prawo fizyki. Kiedy potrafisz przewidzieć jaki będzie skutek twoich myśli, słów i czynów, to możesz bardziej świadomie tworzyć doświadczenia w twoim życiu rozdział 13 zero śmieci czy zauważyłeś że przyroda nie produkuje śmieci zero kompletnie nic ponieważ wszystko jest w ruchu więc i materia jest używana cyklicznie wszystko działa jako doskonały mechanizm Zapamiętaj to, bo jeżeli chcesz żyć w przyrodzie zgodnie z jej prawem, to nie możesz produkować czegokolwiek, co nie zostałoby naturalnie ponownie użyte, a jedynie stanowiłoby odpad zatruwający środowisko. Rozdział 14. Bez wierzeń. Wyjaśniłem w podstawowych naukach ludzkości, że wierzenia to po prostu brak wiedzy. Kiedy coś wiesz, to nie wierzysz w to. Kiedy czegoś nie wiesz, to możesz na ten temat stworzyć w intelekcie wyobrażenie. To wyobrażenie jest wierzeniem, nieprawdą i niewiedzą, a istnieje tylko w intelekcie człowieka. Przyroda jest wolna od wierzeń, dlatego działa dokładnie tak, jak została zaprogramowana. Dzięki tej zasadzie człowiek może uczyć się prawdy od przyrody tego najlepszego nauczyciela na ziemi. Rozdział 15. Bez osądu. Osąd oparty jest na wierzeniach. Jako że przyroda nie ma wierzeń, to nigdy nikogo i niczego nie osądza. Ludzie kierują się wierzeniami, dlatego tworzą osądy. Osąd zawsze jest błędny, a poza tym odgradza człowieka od odkrycia prawdy. Ciekaw jestem, czy to rozumiesz. Rozdział 16. Stracone połączenie Ludzie mieszkający w miastach stracili połączenie z przyrodą. Kiedy owi ludzie wchodzą do dziewiczej przyrody, czują się zagubieni. Patrzą, ale nie widzą, słuchają, ale nie słyszą, a ich pozostałe zmysły też są niewystarczająco sprawne. Będąc kiedyś w nocy w dżungli amazońskiej, podążaliśmy grupą za tubylcem, który był naszym przewodnikiem. Nalegał, żebyśmy nie używali latarek, bo to rozpraszało jego widzenie. Powiedział nam, Wy, ludzie miasta, jesteście tak prymitywni, nawet nie potraficie widzieć w ciemnościach. Rzeczywiście, trzymaliśmy się go blisko, bo ledwo co widzieliśmy ścieżkę w tej ciemności. Przewodnik powiedział mi, że zwierzęta tego samego rodzaju można rozróżnić po dźwiękach, które wydają, podobnie jak rozpoznajemy ludzi po głosie. My słyszymy tę różnicę, powiedział mi ale ludzie z miasta są tak głusi, że nie potrafią rozpoznać po głosie tego samego ptaka, który przedtem siedział na gałęzi. Zakres odbioru jego zmysłów był szerszy w porównaniu z nami, ludźmi przybyłymi z europejskich miast. On mógł porozumiewać się z organizmami przyrody, więc było mu łatwiej znaleźć określoną roślinę czy upolować zwierzę. Tubylcy z dżungli amazońskiej polegają na telepatii znacznie więcej niż my, w cudzysłowie, ucywilizowani ludzie. Jest to oczywiste, że trzeba używać telepatii oprócz polegania na własnych zmysłach, aby zadowalająco komunikować się z przyrodą. Cytat Bo jak nie, to nie przeżyjecie tu nawet jednej nocy. Dżungla was zje. Przewodnik żartował sobie z nas. To fakt, spędzenie kilku dni i nocy w dżungli to wartościowe przeżycie. Takie doświadczenie uświadamia, jak bardzo ludzie zdegenerowali się po opuszczeniu naturalnego życia w przyrodzie. Wtedy możesz też poczuć, że jest tylko jedna skuteczna metoda, żeby naprawdę zrewitalizować i zregenerować swoje ciało i psychikę. Trzeba wrócić do przyrody i nauczyć się tam żyć. W ten sposób można odbudować stracone połączenie. Rozdział 17. Wyobraź sobie awarię. Jeżeli mieszkasz w dużym, zatłoczonym mieście pełnym hałasu, korków ulicznych, nasyconym polami elektromagnetycznymi, gdzie woda i powietrze są zatrute i tym podobne, czyli w piekle, to dlaczego nie opuścisz go? Życie w takim mieście jest bardzo kruche. Czy potrafisz sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby zabrakło na dłużej prądu? Zabrakłoby światła, ogrzewania i klimatyzacji, wody, jedzenia. Stanąłby transport publiczny, szpitale przestałyby działać. Łączność elektroniczna też. Szybko zniknęłyby te oraz inne rzeczy podtrzymujące życie ludzi w mieście. Co nastąpiłoby później. Poszukaj przykładów w historii, bo takie sytuacje zdarzały się już wielokrotnie. Przede wszystkim nie łudź się, że rząd, armia lub policja uratuje cię. Szybko zrezygnują z pomagania innym, bo skupią się na ratowaniu siebie. Bez porządku publicznego ludzie stają się naturalni w swoim zachowaniu, to znaczy, że zaczynają funkcjonować jak drapieżcy. Którzy skupiają się głównie na przeżyciu, zatem będą plądrować, rabować i zabijać. W ciągu kilku dni zaczną zjadać się nawzajem. Podczas takiej katastrofy siła fizyczna i broń będą miały najwyższą wartość. Ludzie pod wpływem strachu dziczeją i wtedy zrobią wszystko, żeby przeżyć. Żadne prawo czy moralność ich nie powstrzyma. Będą mieli coraz mniej litości. Wyobraź sobie, jak przeżyłbyś w takich okolicznościach. Im dłużej trwa przerwa w dostawie prądu, tym mniej ludzi przeżywa. Jeżeli prądu nie ma przez kilka miesięcy, w mieście pozostanie garstka głodnych ludzi i szczury. Pojawią się tam też dzikie zwierzęta. Zniszczenia dokonane przez grabieże i walki uczyni miasto nie do zamieszkania. Opisałem przypadek braku prądu na dłużej, jednak zdarzają się różne inne katastrofy. Dla przykładu, czy pamiętasz w cudzysłowie pandemię rozpoczętą w 2020 roku? Nie była to tak tragiczna katastrofa jak ta opisana powyżej, a mimo tego... Wielu ludzi sporo wycierpiało, chociaż wirus ich nie tknął. Pamiętasz zatrzymanie gospodarki i wynikające z tego nieodwracalne szkody, które spowodowały więcej cierpień i śmierci niż zarządzono obostrzenia. Czy byłeś przygotowany, zanim ta katastrofa nastąpiła? Czy przygotowałbyś się lepiej, gdybyś wiedział o niej z dużym wyprzedzeniem? Jeżeli teraz zastanawiasz się nad takimi lub innymi katastrofami w mieście, to nie pytaj, czy one się wydarzą, bo prawdopodobieństwo jest bliskie pewności. Raczej zadaj sobie następujące pytania: Kiedy? Czy jestem przygotowany? Czy wiem, co robić teraz oraz potem, kiedy to się wydarzy? Jak ja i moi bliscy przeżyjemy? Zrozum mnie jasno, ja wcale nie mam zamiaru straszyć. Między innymi z tego powodu nie opiszę tutaj innych możliwych katastrof, które mogą zdarzyć się w mieście. Możesz użyć własnej wyobraźni, jeżeli chcesz zagłębiać się w ten temat. Ja jedynie dzielę się z tobą tym, co pamiętam, bo chciałbym, żebyś uświadomił sobie, co może się zdarzyć. Kiedy widzę, że ludzie nie uświadamiają sobie okoliczności, w których mogą się znaleźć, a które dramatycznie mogą wpłynąć na ich życie, to czuję, że chcę zwrócić im na to uwagę. Wierzę, że kiedy zostaną poinformowani, to zastanowią się nad tym, jak siebie chronić. Ludzie mają wolną wolę, żeby świadomie wybierać. Często zwracam uwagę ludziom żyjącym w piekle, że mają wybór i dlatego mogą przenieść się z powrotem do raju. Jeżeli opuszczą miasto, przeprowadzą się bliżej przyrody i połączą z nią, skorzystają na tym więcej niż sobie wyobrażali. Poza tym, mówię ludziom stań się samowystarczalnym, szczególnie odnośnie żywności, uzdrawiania oraz schronienia możesz dokonać tego w przyrodzie. W mieście jest to prawie niemożliwe. Chciałbym, abyś w tym temacie dobrze mnie zrozumiał. Dlatego proponuję, żebyś przeczytał, co napisałem o przyrodzie w podstawowych naukach ludzkości oraz w zdrowiu i uzdrawianiu. Rozdział 18. Powrót do przyrody. Przyroda jest oryginalnym środowiskiem człowieka, który jest jej nierozłączną częścią. W przyrodzie człowiek ma pełne wsparcie, ponieważ znajduje się tam wszystko potrzebne mu do życia. Kiedy wiesz, jak żyć naturalnie, to w przyrodzie znajdziesz wszystko potrzebne do życia całej rodziny, np. materiały do budowy domu, żywność, zioła i ubrania. Człowiek urodzony i wychowany w mieście, który nigdy nie żył naturalnie, stracił podstawowe umiejętności do życia w przyrodzie. Jeżeli taki mieszkaniec miasta zostanie umieszczony w przyrodzie, raczej długo nie pożyje tam, co niektórzy nie przeżyją nawet jednej nocy, o ile wcześniej nie nauczyli się radzenia sobie w przyrodzie. Z drugiej strony, przyroda jest źródłem życia dla ciała. Oprogramowanie instynktu oraz źródła dostarczające żywności i energii życiowej też wywodzą się z przyrody. Zatem im dalej człowiek odchodzi od przyrody, tym bardziej degenerują się jego ciało i psychika. To jest też przyczyną, dlaczego człowiek więcej cierpi z powodu chorób, a w dodatku proces starzenia się przyspiesza. Wszystko to powoduje wcześniejszą śmierć. Twoje ciało jest nierozłączną częścią przyrody. dlatego powrót do przyrody jest najskuteczniejszym rozwiązaniem sprzyjającym pełnemu rozwojowi i podtrzymywania życia w zdrowiu. To dlatego proponuję, abyś wrócił do przyrody, zainwestował twoje pieniądze w budowę nowego gospodarstwa i żył zgodnie z prawem przyrody. Zorganizuj twoje środowisko życia teraz. Dopóki jeszcze jest to możliwe, dopóki nie jest za późno. Chcąc zdrowo i szczęśliwie żyć w przyrodzie oraz przestrzegając jej prawa, człowiek powinien umieć właściwie komunikować się z nią. Jest to konieczne, jeżeli chcesz wiedzieć, gdzie i jak zbudować gospodarstwo rodzinne. W następnych rozdziałach opiszę kilka ćwiczeń, które mogą pomóc w połączeniu z przyrodą, tak, żebyś mógł skuteczniej komunikować się z miejscami, roślinami oraz zwierzętami. Poza tym, podzielę się informacjami dotyczącymi używania naturalnych środków w celu rewitalizacji i regeneracji ciała oraz psychiki w przyrodzie. Uczestnicy moich seminariów w przyrodzie wykonują opisane ćwiczenia. Drzwi do raju ziemi są otwarte. Zapraszam. Rozdział 19. Połączenie z przyrodą Przyroda nie zna litości, więc popełnianie błędów wiąże się z cierpieniami, łącznie ze śmiercią. Przyroda może być groźna. Chcąc skutecznie unikać kłopotów, trzeba rozumieć informacje nadawane przez środowisko. Proponuję, zanim bezpiecznie zamieszkasz w przyrodzie, naucz się komunikować z jej elementami. Nauka komunikowania się z ziemią, górą, rzeką, jeziorem, drzewem, skałą, zwierzęciem itd. pozwoli zrozumieć te elementy przyrody. Potrzebujesz tej umiejętności, jeżeli postanowiłeś żyć w zgodzie z prawem przyrody, czyli bezpiecznie i szczęśliwie. Spójrz na następny obrazek. Pamiętasz, że przedstawia sfery życia na ziemi. Chcąc dokładniej to zilustrować, dodałem sferę tworzenie, która wywodzi się wprost ze świadomości. Zgodnie z tym obrazkiem, intuicja używana jest do komunikowania się z duchami. Intelekt używana jest do komunikowania się z ludźmi. Instynkt Używany jest do komunikowania się ze zwierzętami, wzrost używany jest do komunikowania się z roślinami, istnienie używane jest do komunikowania się z minerałami. Mówię tutaj o wzajemnej komunikacji to znaczy istoty mogą wymieniać się między sobą informacjami i rozumieć się. Słowo rozumieć jest tutaj użyte w dużo szerszym znaczeniu niż zazwyczaj, kiedy chodzi o kontakt poprzez mówienie i słuchanie. Faktem jest, że wzajemnie wymieniając między sobą informacje, ludzie używają też instynktu i intuicji oprócz intelektu, chociaż mogą sobie tego nie uświadamiać. Podczas wzajemnej komunikacji ludzie posługują się głównie intelektem to znaczy myślą o tym, co widzą, słyszą i czują. To dlatego na obrazku strzałka od ludzie wskazuje na intelekt. Proszę spojrzeć na ekran. Istnieją dwa kierunki wymiany informacji między istotami: odbieranie i wysyłanie. W czasie, kiedy jedna z istot nadaje informacje, druga może je odbierać. Na przykład, kiedy wujek mówi do ciebie, to wysyła do ciebie informacje. Kiedy słuchasz go, to świadomie odbierasz informacje od niego. Kiedy wujek milczy, to nie otrzymujesz dźwiękowych informacji od niego. Zakładam, że pamiętasz z podstawowych nauk ludzkości, w jaki sposób ludzie odbierają informacje. Widzą natychmiast, kiedy używają intuicji, analizują w myślach, kiedy używają intelektu, czują zmysłami, kiedy używają instynktu. Człowiek używa głównie intelektu do komunikowania się z innymi ludźmi, a jak sprawa ma się w przypadku komunikacji ze zwierzęciem? Chcąc odebrać informacje od zwierząt, ludzie mogą używać swego intelektu i instynktu, mogą intelektualnie analizować informacje, które wysyłają im zwierzęta. Ludzie mogą też stać się pasywnymi, żeby czuć informacje wysyłane im przez zwierzęta. Chcąc przesłać zwierzęciu informację, człowiek oddziałuje na jego instynkt, nie intelekt, ponieważ zwierzęta pozostają skupione głównie w swoim instynkcie. Na przykład, raczej nie będziesz tłumaczył psu: pobiegnij do drzewa, naskocz na jego pień, a potem wróć do mnie. Jeżeli ten pies nie ma wysoko rozwiniętego instynktu, nie zrozumie twojej intelektualnej wiadomości. Zamiast tłumaczyć zwierzęciu, co ma zrobić, możesz wziąć obręcz gumową, rzucić ją na drzewo i wskazać ruchami, żeby ją tobie przyniósł. Pies pobiegnie, weźmie obręcz i przyniesie ją. Tresura psa polega nie na wykładach w klasie, lecz na powtarzaniu prostych czynności tak długo, aż staną się automatyczne. Działanie bez myślenia jest domeną instynktu. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, na czym polega różnica między intelektualnym a instynktownym wysyłaniem informacji zwierzęciu. Zależy mi na tym, abyś zrozumiał sedno powyższego obrazka. Dzięki temu łatwiej będzie ci komunikować się z przyrodą. Strzałki pokazują związek między istotami a narzędziem używanym do wzajemnej komunikacji. Zatem mamy człowiek, strzałka, intelekt. Zwierzę, strzałka, instynkt i tak Człowiek pozostaje aktywny w intelekcie, żeby analizować dane, dlatego posługuje się myśleniem, kiedy zajmuje się informacjami dostarczonymi przez zmysły. Zatem to, co człowiek widzi, słyszy, wącha, smakuje i czuje fizycznie, jest analizowane i interpretowane w jego intelekcie. Rozumienie informacji od innych ludzi jest dla człowieka naturalnie łatwe. Rozumienie informacji od zwierząt jest względnie trudne, chociaż możliwe po wyćwiczeniu. Rozumienie informacji od roślin jest trudniejsze, aczkolwiek nadal możliwe po głębszym wyćwiczeniu. Rozumienie informacji płynących od ziemi, góry, rzeki, jeziora, oceanu, skały, wiatru i innych elementów przyrody to już łamigłówka, chociaż nadal można rozwinąć w sobie tę wrodzoną umiejętność. Tak, urodziłeś się z naturalną umiejętnością rozumienia wiadomości płynących od ziemi, góry, rzeki, jeziora, oceanu, skały, wiatru oraz każdej innej istoty we wszechświecie. Gdybyś od urodzenia naturalnie żył w przyrodzie, umiejętność ta rozwinęłaby się w tobie tak, jak inne umiejętności umysłowe obecnie przez Ciebie używane? Nic straconego, śpiące umiejętności umysłowe można rozwinąć poprzez specjalnie do tego celu opracowane ćwiczenia. Postanowiwszy ćwiczyć, powinieneś znaleźć się w przyrodzie bez urządzeń elektronicznych. Rozdział 20. O ćwiczeniach. Poniżej opisuję niektóre z tych ćwiczeń. Ważne, abyś pamiętał, że istnieje jeden bardzo ważny wymóg, żeby ćwiczenia mogły być wykonane prawidłowo. Uczyń intelekt pasywnym i pozostań skupiony w Twoim instynkcie. Im bardziej pasywny będzie intelekt i im więcej skupisz się w instynkcie, tym poprawniej będzie wykonane ćwiczenie i da lepsze wyniki. Spójrz jeszcze raz na poprzedni obrazek. Proszę spojrzeć na ekran. Zauważ, że roślina znajduje się bardziej wewnątrz sfer, zatem jeżeli chcesz otrzymać informacje od rośliny, to powinieneś wejść głębiej w instynkt w porównaniu do komunikacji ze zwierzęciem. Wejść głębiej głównie oznacza bardziej zrelaksowane ciało i wyższy stopień pasywności intelektu. Zatem, im głębiej wchodzisz, tym lepszy masz kontakt z przyrodą. Niektóre z następujących ćwiczeń mogą wydać się dziwne. To fakt. Patrząc na ludzi wykonujących te ćwiczenia, można odnieść wrażenie, że są nienormalni, lub wręcz przestraszyć się ich, myśląc, że są groźnymi szaleńcami. Chyba, że wiesz, co i dlaczego ćwiczą. Wtedy wiesz, że takie zachowanie ma na celu osiągnięcie dwóch ważnych celów ćwiczeń. Po pierwsze, wstrzymać intelekt od kontrolowania ludzi zgodnie z ich wierzeniami, osądami oraz zaprogramowanym działaniem. Po drugie, pozwolić instynktowi swobodnie przejawiać ukryte czy tłumione zdolności to dlatego ćwiczący ludzie zachowują się jak szaleni, czego normalnie nikt nie robi w społeczeństwie, no chyba że jest chory umysłowo. Opracowałem te ćwiczenia, żeby pomóc ludziom przełamać pewne psychiczne bariery. Dzięki temu mogą skutecznie osiągnąć to, czego człowiek potrzebuje podczas ćwiczenia kontaktu z przyrodą. Jako, że każdy człowiek jest inny, ścisłe wykonywanie ćwiczenia według opisu może nie być dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Możliwe zatem, że poczujesz konieczność zmodyfikowania ich. Z tego względu rozważ uczestnictwo w moich seminariach odbywających się w przyrodzie. To też powinno ułatwić wykonywanie ćwiczeń i osiąganie oczekiwanych wyników. Ogólnie proponuję, abyś ćwiczył ze specjalistą. Czasem zdarzają się nieoczekiwane i niebezpieczne sytuacje, szczególnie kiedy człowiek straci panowanie nad sobą. Dobrym pomysłem jest współpraca z doświadczonym nauczycielem w tym fachu, który może wspierać cię, chronić i udzielić pomocy w razie potrzeby. Rozdział 21. Ćwiczenia. Czy jesteś gotów przystąpić do ćwiczeń? Zakładam, że od tej chwili jesteś w przyrodzie. Znajdź tam bezpieczne miejsce do ćwiczeń. Upewnij się, że nikt cię nie zobaczy i nie usłyszy lepiej kiedy znajdujesz się z dala od miasta, od cywilizacji. Pod żadnym pozorem nie zabieraj ze sobą urządzeń elektronicznych, poza tym nie używaj przedmiotów z plastiku, silikonu czy innego sztucznego materiału. Zdejmij z siebie wszystkie ubrania i tak pozostań do czasu, kiedy postanowisz wrócić do cywilizacji, o ile to możliwe. Przyroda nie zna ubrań, jako że izolują od naturalnego środowiska. To znaczy, że ciało nie ma pełnej łączności z przyrodą. Jeżeli nie możesz być nagi podczas przebywania w przyrodzie, to ubierz strój kąpielowy, który jednak musi być uszyty z naturalnego materiału. Ćwiczenie pierwsze zjednoczenie z miejscem proponuję najpierw przeczytaj w podstawowych naukach ludzkości jak prawidłowo wykonać pełne rozluźnienie ciała jeżeli jeszcze tego nie praktykujesz pełne rozluźnienie ciała będzie niezbędne w wielu ćwiczeniach zjednoczenie z miejscem to najprostsze ćwiczenie ponieważ robisz nic Dokładnie, im mniej aktywny jesteś, tym lepsze wyniki. Tutaj nic dotyczy także myślenia oraz odbierania informacji ze zmysłów. Usiądź albo połóż się we wygodnej pozycji na ziemi, trawie, piasku albo skale upewnij się, że nic cię nie uciska i nie uwiera, żebyś nie był rozpraszany. Siedząc albo leżąc, powinieneś czuć się w pełni komfortowo. Rozluźnij wszystkie mięśnie. Możesz zacząć od czubka głowy. Skup się na całkowitym rozluźnieniu tego miejsca. Następnie całkowicie rozluźnij twarz i mięśnie szczęk. Przejdź do szyi i karku. Nie także w pełni zrelaksuj. Przesuń uwagę na barki. Głęboko rozluźnij jego mięśnie. Kontynuując w dół, po kolei rozluźniaj mięsień po mięśniu. Tak, dojdziesz do palców stóp. Następnie powtórz całą procedurę w odwrotnym kierunku, czyli od stóp do głowy. Postępując w ten sposób doprowadź do głębokiego rozluźnienia mięśni całego ciała. Następnie zrelaksuj twoją psychikę, to znaczy całkowicie odsuń uwagę od zmysłów. Oprócz tego uczyń intelekt zupełnie pasywnym, zero myślenia. Gdyby pojawiła się myśl, odczep się od niej i zignoruj. Będąc w tym głębokim fizycznym i psychicznym rozluźnieniu, bez wysiłku skup się na tym, jak się czujesz. W głębokim rozluźnieniu jesteś zjednoczony z przyrodą, co powoduje, że ciało reaguje inaczej. Skup się na czuciu zupełnie bez myślenia, bo myśli rozpraszają, wręcz niszczą pasywność intelektu. Pozostań otwarty na jakiekolwiek odczucia przychodzące z przyrody. Im bardziej pasywny jest intelekt i im mniej uwagi zwracasz na zmysły, tym łatwiej i głębiej możesz czuć coś nietypowego i nieopisywalnego od przyrody. Możesz poczuć, że dotykasz ducha przyrody tego miejsca. Pozostając w głębokim rozluźnieniu, zanurzaj się głębiej w odczuwaniu ducha przyrody. Podczas trwania tego zjednoczenia możesz nagle odkryć, że rozumiesz wiadomości posyłane tobie przez to miejsce. Kontynuuj to ćwiczenie aż samo naturalnie skończy się. Zapomnij o czasie i nie myśl, jak długo masz ćwiczyć. Całość może trwać od minuty do kilku godzin. Twoje ciało jest częścią przyrody, więc pozwól mu pozostać zjednoczonym z nią tak długo jak samo tego zechce. Masz być tylko biernym obserwatorem. Ćwiczenie to możesz wykorzystać do nauki o danym miejscu. Będąc w głębokim psychofizycznym relaksie, powinieneś mieć zdolności otrzymywania wiadomości od przyrody. Są to nieopisane informacje, ponieważ należy je otrzymać telepatycznie, żebyś mógł poznać rzeczy niewidzialne. Ćwiczenie drugie Wtopienie w skałę. Celem tego ćwiczenia jest zjednoczenie się z przyrodą danego miejsca poprzez odbieranie informacji ze skały albo głazu. Skały to wielkie i ciężkie ciała dobrze zjednoczone z ziemią, dlatego są skutecznymi przekaźnikami informacji z danego miejsca. Dalej, kiedy piszę skała, to mam na myśli także głaz na przykład taki, jak na tym zdjęciu. Znajdź względnie dużą skałę, dużo większą od twojego ciała, z dość płaską powierzchnią. Połóż się wygodnie na brzuchu. Otwórz usta i oprzyj zęby na skale. Może być ci niewygodnie, szczególnie kiedy robisz to po raz pierwszy. Ułóż ręce tak, aby podtrzymywały głowę. Zamknij oczy i rozluźnij całe ciało. Zagłębiaj się w odczuwanie skały tak, abyś poczuł się z nią zjednoczony. Zrób wdech przez nos. Podczas wydychania przez usta, wydawaj z brzucha dźwięk o niskiej częstotliwości. Ponownie zrób normalny wdech nosem, a następnie wydychając ustami, wydawaj niski dźwięk wychodząc z brzucha. Powtórz takie oddychanie jeszcze kilka razy, odczuwając jednocześnie, jak jednoczysz się ze skałą. Po kilku dźwiękowych wydechach ułóż głowę bokiem na uchu. Ułóż ręce przy lub pod głową tak, aby była wygodnie ułożona i nic ją nie uciskało. Teraz wsłuchaj się w skałę, ponieważ ona emanuje dźwięk, który jest jej odpowiedzią dla ciebie. Jest to odpowiedź na Twoją pieśń, którą wprowadziłeś w skałę poprzez oparte na niej zęby. Słuchaj uważnie. Ona odpowiada ze swojej głębi. Możliwe też, że usłyszysz dźwięki ziemi znajdujące się pod skałą. Jeżeli nie słyszysz dźwięku ze skały, nie martw się. Bądź cierpliwy, jako że odbudowujesz umiejętność komunikacji z Ziemią poprzez skały. Kontynuuj ćwiczenie. Całkiem możliwe, że pierwszy dźwięk, który ucho odbierze ze skały, to echo bicia twojego serca. Kontynuuj słuchanie, ale nie rób tego na siłę. W czasie trwania ćwiczenia utrzymuj bierny intelekt, a także nie wyobrażaj sobie żadnego dźwięku. Wsłuchując się w skałę, powinieneś być wystarczająco rozluźniony, bo wtedy możesz poczuć, że wtapiasz się w nią. Kiedy skała otworzy swoją otchłań, pozwól ciału swobodnie tam wpłynąć. Wtapiaj się coraz głębiej. Niezbędny jest, byś pozwolił, a także byś był w pełni rozluźniony fizycznie, ciało i psychicznie zero myślenia. Jeżeli myślisz, wyobrażasz sobie coś albo opierasz się odczuciom, to wtapianie się w skałę raczej nie zadziała. Wcześniej czy później poczujesz, że zagłębiasz się w skałę. Wtedy też powinieneś odebrać wiadomość od przyrody tego miejsca. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, zauważasz te wiadomości, ponieważ masz telepatyczne połączenie ze skałą. Zatem możesz mieć wizję, słyszeć dźwięki lub pojawią się nieoczekiwane myśli. Pozostań zrelaksowany, niech to się dzieje, aż samo wygaśnie. Są skały, które nadają się do tego ćwiczenia bardziej niż inne. Niektóre nazywam rozmowne, bo szybko łączą się ze mną i wtedy czuję, jakbym był w objęciach bez przerwy gadającego przyjaciela. Są też skały, które nie chcą połączyć się ze mną. Jeżeli ty spotkasz taką, odejdź i poszukaj inną. Uważaj, bo jeżeli skała jest zamieszkała przez niewidzialną istotę, to całkiem możliwe, że właśnie ona połączy się z tobą. Lepiej opuścić to miejsce, bo nie nadaje się do połączenia z przyrodą. Poza tym możesz nabawić sobie kłopotów z tą istotą. Wybierając skałę, weź pod uwagę, że możesz przypadkiem zasnąć na niej. Niech więc będzie wystarczająco bezpieczna, żebyś nie stoczył się z niej w czasie snu. Ćwiczenie trzecie. Wtopienie w ziemię. To ćwiczenie jest bardzo podobne do powyżej opisanego wtopienie w skałę. Procedura jest ta sama. Główna różnica polega na tym, że łączysz się z ziemią bezpośrednio, ponieważ leżysz na niej. Zamiast w skałę, wtapiasz się w ziemię. Zamiast rozglądać się za skałą, szukasz miejsca, które poczujesz jako najbardziej sprzyjające do tego ćwiczenia. Możesz położyć się na runie leśnym, glebie w ogrodzie. Piasku na plaży, trawie czy mchu na łące, czy na innej naturalnej powierzchni, która pokrywa ziemię. Proponuję, abyś wykonał to ćwiczenie na plaży jeziora lub morza. Są dwa miejsca warte doświadczenia. Jedno to suchy piasek w miarę oddalony od wody Drugie to mokry piasek możliwie blisko wody gdzie fale mogą dotykać ciała ale nie będą padały na twarz bo to przeszkadzałoby w oddychaniu w drugim przypadku woda nie powinna być za zimna żeby nie przeszkadzała w skupieniu ćwiczenie to może dać ciekawy wynik podczas deszczu jednak nie ćwicz podczas burzy gdyż narażasz ciało na niebezpieczeństwo Uważaj, aby podczas tego ćwiczenia piasek nie wpadł ci do oka czy nosa. Wieczne miejsce może nie nadawać się. Poza tym, raczej uś się w cieniu, żeby nie spalić skóry zbyt długim przebywaniem w promieniach słońca. Ćwiczenie czwarte. Zasypany piaskiem. Prawdopodobnie widziałeś, jak na plaży bawiące się dzieci zasypują rodziców piaskiem. Taka zabawa może być wykorzystana do ciekawego ćwiczenia. Nie musi odbywać się na plaży. Inne miejsca, gdzie możesz być zasypany piaskiem w pozycji leżącej, też nadają się do tego ćwiczenia. Łatwiej jest poprosić kogoś, żeby zasypał ciebie całego, z wyjątkiem głowy. Upewnij się, że możesz łatwo sam wydostać się po ćwiczeniu. Ułóż się na plecach tak, żeby głowa była wyżej niż tułów. Nie nasyp za dużo piasku na piersiach, żebyś mógł w miarę łatwo oddychać. Uważaj, aby piasek nie dostał się do Twoich oczu, uszu czy ust. Będąc już zasypany piaskiem, rozluźnij całkowicie ciało i psychikę. Wyobraź sobie i czuj, że Twoje ciało jest zjednoczone z piaskiem. One stały się jednym żyjącym organizmem. Ty i planeta. "Jesteście jednym ciałem." Jako, że teraz twoje ciało i ziemia stanowią jedno ciało, możesz czuć planetę, szczególnie Ziemię wokół ciebie. Czuj, nie myśl i nie wyobrażaj sobie czegokolwiek, po prostu czuj dochodzące do ciebie wiadomości. Nawet pozwól sobie na drzemkę, bo wtedy możesz śnić o tym, co Ziemia przekazuje tobie." Ćwiczenie piąte zamknięty w ziemi. Wykop dziurę wystarczająco głęboką, żebyś mógł w niej wygodniej siedzieć z głową poniżej poziomu powierzchni ziemi. Wybierz miejsce, gdzie ziemia nie jest sypka, piaszczyste tereny raczej nie nadają się, ale bliżej lasu, gdzie ziemia jest wilgotna i zbita, łatwo będzie wykopać okrągłą dziurę. Wejdź do dziury i usiądź w niej komfortowo. Możesz oprzeć się plecami o ścianę. Prawdopodobnie będziesz potrzebował kogoś, żeby przykrył dziurę gałęziami. Na gałęziach należy ułożyć liście lub mech. Chodzi o to, żeby światło nie docierało do środka, ale musisz mieć wystarczająco dużo powietrza. Zorganizuj to tak, żebyś mógł swobodnie oddychać, ale żeby w środku było ciemno. Możesz też zastosować rurę do wprowadzenia powietrza na dno dziury. Siedząc wygodnie w dziurze, całkowicie zrelaksuj ciało i psychikę. Wyobraź sobie i czuj to, że znajdujesz się w łonie Matki Ziemi, czuj jej wewnętrzne ciepło i bijące serce. Czy czujesz też, jak ona ciebie miłuje? Pozwól, aby tego rodzaju odczucia i wyobrażenia rozwinęły się w Tobie. Pamiętaj też, że do komunikowania się z Tobą Ziemia używa tylko telepatii, a zatem odbywa się to przez instynkt. Kiedy poczujesz, że chcesz wyjść, poproś asystenta, żeby powoli odkrył dziurę. Trzymaj oczy zamknięte, aż on skończy. Powoli wstając i wychodząc z łona Matki Ziemi, wyobrażaj sobie, że właśnie się rodzisz. Poruszaj się bardzo powoli, będąc skupiony na tym, co czuje ciało. Potem, wolniutko, otwieraj oczy, żeby stopniowo przyzwyczaiły się do światła. Powoli wstań z Ziemi i podziwiaj nowy świat, tak jak robi to dopiero co narodzone stworzenie. Jak się teraz czujesz, kiedy dopiero się urodziłeś, mając w sobie wiadomości od Matki Ziemi? Ćwiczenie szóste: połączenie z drzewem. Drzewa, szczególnie po uformowaniu lasu, stanowią niezbędny element podtrzymujący życie wielu istot w przyrodzie. Jako że las może służyć jako magazyn wszelkiego rodzaju pożywienia oraz materiału budowlanego, to idealnie nadaje się na założenie domu dla ludzi. Nie wszystkie drzewa wpływają pozytywnie na ludzi. Z tego powodu powinieneś połączyć się z drzewami w miejscu, gdzie planujesz osiedlić się, albo tylko pobiwakować. Kiedy łączysz się z drzewami, Możesz otrzymywać wiadomości od nich, a zatem dowiedzieć się, na ile są tobie przyjazne. Łatwiej jest wykonać to ćwiczenie ze starym i wielkim drzewem. Wybierz żyjący i zdrowy okaz, bo tylko takie mogą najlepiej wesprzeć człowieka. Dokładnie pooglądaj drzewo, zanim go dotkniesz. Niektóre drzewa są zamieszkałe przez duchy, które mogą mieć tam dom lub żywić się energią życiową tej dużej rośliny. Jeżeli poczujesz, że w drzewie albo wokół niego jest duch, odejdź w poszukiwaniu innego, wolnego drzewa. Obecność ducha można poczuć w czasie zbliżania się do drzewa lub potem podczas łączenia się z Nim. Jeżeli znalazłeś już właściwe drzewo, to możesz rozpocząć ćwiczenie. Stań bliską twarzą do niego. Zamknij oczy. Zrelaksuj ciało i psychikę. Poczuj, czy to drzewo jest dla ciebie przychylnie nastawione oraz czy znajduje się tam jakiś duch. Nie wyobrażaj sobie tego. Po prostu stój tam z biernym intelektem, otwarty na otrzymanie wiadomości. Poczuj, czy jest tam coś odpychającego, coś nieprzyjemnego. Gdyby tak było, odejdź, idź do innego drzewa i powtórz wszystko od początku. Kiedy już znajdziesz właściwe drzewo i upewnisz się co do jego pozytywnego nastawienia, to możesz kontynuować ćwiczenie. Powoli zbliż się do drzewa. Połóż na nim dłonie. I powoli przesuwaj je tak, żeby objąć cały pień. Przytul się do niego całym ciałem, od stóp do twarzy, ale tak, żeby było ci wygodnie. W tej pozycji oprzyj czoło i nos na pniu. Zamknij oczy, zrelaksuj ciało i psychikę. Poczuj, że drzewo żyje. Czy czujesz jego. Oddech i ruchy. Nadal w pozycji z nosem i czołem opartym o drzewo kilka razy wydaj niski i głęboki dźwięk, tak, jakby wydobywał się z brzucha. Ten dźwięk jest twoją pieśnią miłości dla drzewa. Następnie powoli obróć głowę i oprzyj ją na pniu bokiem na uchu. Słuchaj, co drzewo tobie odpowiada. Nie wyobrażaj sobie czegokolwiek i nie zmuszaj się do usłyszenia czegoś. Z biernym intelektem jedynie słuchaj pnia drzewa. Im bierniejszym pozostajesz, tym wcześniej i wyraźniej pojawi się wiadomość od drzewa, którą będziesz mógł odebrać. Będąc otwartym na komunikację z drzewem, możesz coś poczuć, usłyszeć lub mieć wizję nagła zmiana nastroju przy pojawiającej się radości lub odczuciu miłości też często zdarza się. Niech się dzieje cokolwiek przyjdzie do ciebie, pozostań w pełnym relaksie, żeby nie zakłócać komunikacji z drzewem. Łącząc się z drzewami stwierdziłem, że one lubią komunikować się z ludźmi. Poczułem też, że są dość gadatliwe. Kiedyś połączyłem się z drzewem, które ciągle nadawało do mnie. Do czasu aż sam od niego odszedłem. Nigdy nie wiadomo, jakie wiadomości drzewa przekażą, więc pozostań zrelaksowany i nie ponaglej i cierpliwie czekaj. Kiedy komunikacja zacznie się, to pozwól jej trwać, rozwijać się do czasu, aż drzewo skończy nadawanie albo tobie się odechce. Zdarza się, że drzewo milczy, nie ma od niego reakcji, nie szkodzi, możesz do niego wrócić potem, a teraz idź do innego. Z mojego doświadczenia wynika, że drzewa są bardzo przyjaznymi nauczycielami, mogą podać dokładne informacje odnośnie gleby, pożywienia, uzdrawiania oraz najbliższego otoczenia. Czuj, co Tobie przekazują, ponieważ używają telepatii. Ćwiczenie siódme. Połączenie ze skałą. Ćwiczenie to można wykonać w miejscach, gdzie skały tworzą strome ściany. Może to być klif lub góra stromo wychodząca z morza. Stań tak blisko skały, żebyś dotykał ją całym ciałem oprzyj o nią nos i czoło. Jeżeli możesz, to otwórz usta i oprzyj przednie zęby o skałę, bo wtedy komunikacja jest lepsza. Następnie, podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach, wydaj z głębi brzucha niski dźwięk. To twoja pieśń miłości do Matki Ziemi. Po kilku dźwięcznych wydechach odwróć głowę tak, aby oprzeć ucho o skałę. Zamknij oczy, zrelaksuj ciało i psychikę i słuchaj skały. Słuchaj i czuj czy pojawia się jakaś wiadomość? Postępuj tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach, ta sama procedura. Intelekt powinien być bierny, żeby nie przeszkadzać w odbiorze wiadomości ze skały. Ćwiczenie ósme: Zobacz ukryte obrazy. W tym ćwiczeniu rozwijasz swój wewnętrzny wzrok, żeby móc widzieć wiadomości, które zostały uformowane przez przyrodę jako ukryte obrazy. Można ujrzeć je, patrząc na góry, duże powierzchnie ziemi, lasy, wzgórza, pustynie, brzeg morski czy inne miejsca w przyrodzie. W zależności od odległości, pojawiają się różne obrazy. Może być łatwiej, kiedy zaczniesz od patrzenia na pionowe ściany skał. Jak zawsze, kiedy komunikujesz się z przyrodą, pozwól telepatii działać, a to znaczy, że masz mieć bierny intelekt. Nie staraj się zobaczyć jakiegoś obrazu. Rozluźnij się, pozostań bierny i czekaj, czy pojawi się coś na skalę, w którą się wpatrujesz. Weźmy jako przykład to zdjęcie, proszę spojrzeć na ekran. Stań albo usiądź, jak ci wygodniej, w pewnej odległości od tego klifu. Rozluźnij się fizycznie i psychicznie. Patrz na ten skalisty mur. Twoje oczy też powinny być rozluźnione tak, żeby widziany obraz nie był ostry. Patrz ciągle w jedno miejsce, nie poruszaj gałkami ocznymi. Staraj się też nie mrugać, ale nie rób tego na siłę, żeby nie wyjść z relaksu. Możesz stwierdzić po kilku czy kilkunastu sekundach, że obraz zmienia się. Może przejawić się jako bezkształtne, albo nieoczekiwanie pojawi się wyraźny kształt czegoś, czego przedtem nie zauważyłeś. Porusz lekko oczyma tak abyś znowu widział ostro przez sekundę czy dwie ponownie zatrzymaj wzrok w tym samym miejscu głębiej rozluźnij oczy i czekaj czy ten sam kształt pojawi się prawdopodobnie tak będzie używając tej samej metody popatrz w inne miejsce lub obejmij wzrokiem całość bez skupienia się na którymś miejscu Ile w sumie różnych ukrytych obrazów możesz dostrzec? Czy układają się w jakieś opowiadanie? Niektóre z tych obrazów mogą być tworami Twojej mocy wyobrażania, jednak przed oczyma pojawią się też obrazy, które przyroda stworzyła jako wizualne wiadomości. Kiedy już opanujesz umiejętność widzenia ukrytych obrazów, Zauważysz, jakie to jest ciekawe. Przyroda w ten sposób zapamiętuje to, co jest najważniejsze w danym miejscu. Może to być na przykład historycznie ważne wydarzenie wywołane przez ludzi lub naturalną katastrofę. Wtedy na ukrytych obrazach możesz zobaczyć, co się tam zdarzyło. W innych miejscach przyroda może pokazać ci, jakie zwierzęta występują w tym regionie. Jeżeli znajdują się tam duże ilości surowców naturalnych, to ludzie wrażliwi na ukryte obrazy natury, zauważą je. Korzystając z tej metody, możesz zorientować się na ile dane miejsce jest przyjazne dla osiedlających się tam ludzi lub czy można wykorzystać go zgodnie z określonym zamierzeniem. Bądź świadom, że zanim opanujesz tę metodę, możesz często widzieć własne iluzje zamiast rzeczywistych, ukrytych obrazów przyrody. Na początku ćwiczeń zdarza się to dosyć często, szczególnie tym ludziom, którzy na siłę chcą coś zobaczyć zamiast spokojnie oczekiwać w pełnym relaksie psychofizycznym. Ćwiczenie Dziewiąte. Widzenie kształtów w powietrzu. Powietrze nie jest jednolite to masa w ciągłym ruchu, zawierająca w sobie struktury podobne do źródełek, rzek, jezior, wirów i wiele innych. Rodzaje ruchów i struktur znajdujących się w powietrzu zależą od ukształtowania powierzchni Ziemi. Obe struktury w powietrzu są energetyczne, dlatego wpływają na wszystkie rzeczy, których dotykają na swojej drodze. Taki energetyczny wpływ powoduje zmiany, które mogą być korzystne albo szkodliwe, ponieważ wspierają albo osłabiają życie roślin zwierząt oraz ludzi. Z tego powodu ważnym jest, aby umieć odczuwać ruchy powietrza i ich energetyczny wpływ na istoty. Szczególnie w miejscach, gdzie zamierzasz przebywać. Oto sposób, jak możesz wyczuć struktury energetyczne oraz przepływ energii w powietrzu różnych miejsc. Stań, oczywiście, boso, swobodnie na ziemi i wyluzuj ciało. Jeżeli wolisz, to usiądź wygodnie na ziemi albo krześle. Oddychaj swobodnie, troszkę wolniej i głębiej niż zazwyczaj. Zamknij oczy i uczyń intelekt biernym. Pozwól temu stanowi psychofizycznego rozluźnienia, pogłębiać się przez kilka minut. Następnie, powolutku, delikatnie, częściowo otwórz oczy, patrz, ale nie wyostrzaj wzroku, niech gałki oczne i ich mięśnie pozostaną luźne. Patrz tak niewyraźnie, jakby ze znudzenia i bez zainteresowania, nie skupiając wzroku na czymkolwiek i nie poruszając gałkami ocznymi. W ciągu kilku minut przed oczyma mogą pojawić się kształty prawdopodobnie ruchome, chociaż niewyraźne. Nie wymuszaj i nie wyobrażaj sobie widzenia albo czucia czegokolwiek, ponieważ wszystko to ma się zadziać samoistnie. Powtórz to ćwiczenie w kilku miejscach obszaru, gdzie zamierzasz przebywać. W każdym z tych miejsc patrz kilka razy w różnych kierunkach. Widząc kształty w powietrzu możesz też mieć różne cielesne lub emocjonalne odczucia. Czy jest to lekkie i przyjemne, albo ciężkie i odpychające? Czy czujesz, że powietrze zaprasza cię do pozostania tam, albo czujesz się niemile widziany? Widzisz kształty z powietrza, czy duchy? Podsumowując wszystkie zaobserwowane kształty oraz odczucia, uświadom sobie Jaki energetyczny wpływ ma na ciebie powietrze w badanej przestrzeni? Rozdział 22: Regeneracja w przyrodzie. Ciało człowieka ma nadzwyczajne zdolności do samoregeneracji, ale do tego potrzebuje energii. Dostarczając ciału energii życiowej bezpośrednio z przyrody, rewitalizujesz je, a co za tym idzie. Uruchamiasz proces psychofizycznej odnowy. Ciało człowieka jest nieodłączną częścią przyrody. Jest ono zbudowane z elementów przyrody. Kiedy działanie ciała jest zakłócone z powodu wpływu sztucznego środowiska, oprogramowanie instynktu może zostać naruszone, a to tworzy choroby. Kiedy naruszone oprogramowanie zostaje naprawione, to także zdrowie ciała jest przywracane. Przyroda jako najsilniejszy organizm na Ziemi jest głównym źródłem życia ludzi. Im człowiek dalej odsunął się od przyrody, tym mniej energii życiowej może pochłaniać jego ciało. Oczywistym jest, że ilość energii życiowej, którą ciało otrzymuje, definiuje jego zdrowie oraz długość życia. Mówiąc prosto i skrótowo, mniej energii życiowej równa się Ciało jest słabsze, bardziej podatne na choroby, krócej żyje. Więcej energii życiowej równa się, ciało jest silniejsze, odporniejsze przeciw chorobom, dłużej żyje. Jako, że przyroda jest najpotężniejszym organizmem na Ziemi i potrafi przywrócić człowiekowi zdrowie, to tworzy ona najlepsze dla niego miejsce do życia. Jeżeli mieszkasz daleko od przyrody, to powinieneś wrócić do niej w celu rewitalizacji oraz regeneracji ciała i psychiki. W chwili kiedy wchodzisz w przyrodę, ta od razu zaczyna dawać ci energię życiową i odnawiać oprogramowanie instynktu. Nie musisz prosić o to, nawet nie musisz być świadomy, że proces ten automatycznie zachodzi. Jest to podobne do sytuacji, w której niemowlę znajduje matkę, żeby na jej brzuchu odpocząć i zregenerować się. Oczywistym jest, że niemowlę nie musi prosić mamy, bo ta z radością opiekuje się swoim dzieciątkiem bez jakiegokolwiek zachęcania. Wystarczy, abyś był w przyrodzie, a najlepiej spał tam, żeby regenerowała twoje ciało. Zatem, kiedy udajesz się tam, nie musisz niczego szczególnego robić. Jeżeli jednak chcesz skorzystać dużo więcej, szczególnie jeżeli chcesz przyspieszyć proces rewitalizacji i regeneracji, warto, abyś wykonał pewne ćwiczenia. Poniższe ćwiczenia są tak opracowane, żebyś podczas ich stosowania mógł skutecznie zrewitalizować i zregenerować ciało oraz psychikę. Podczas odnawiania oprogramowania twojego instynktu równocześnie uzdrawiasz siebie. Oznacza to, że ćwiczenia te rewitalizują i regenerują cię, a także odbudowują doskonałe zdrowie. Rozdział 23. Pobieranie energii życiowej Obrazek ten wyszczególnia elementy przyrody, z których możesz czerpać energię życiową bezpośrednio w siebie. Proszę spojrzeć na ekran. Elementy przyrody dostarczające człowiekowi energii życiowej: ziemia, drzewo, roślina, skała, wiatr, deszcze, słońce, ocean, rzeka, jezioro, zwierzę, księżyc. Możesz sobie wyobrazić, że te 12 elementów to żywność, tak jak 12 dań. Ciało może potrzebować któryś z nich w określonym czasie, podczas gdy pozostałe wtedy nie będą potrzebne. Z tego powodu warto, abyś umiał poczuć energię którego elementu twoje ciało potrzebuje, zanim zaczniesz ją pobierać. Jeżeli chcesz wyciągnąć maksymalne korzyści z tych ćwiczeń, pamiętaj o tym, żeby ćwiczyć tak, jak przyroda cię stworzyła, bez ubrań. Tylko wtedy cała skóra może reagować na światło słoneczne, wiatr, wodę, ziemię i tym podobne. Jeżeli nie możesz w danym miejscu rozebrać się, to użyj stroju kąpielowego, zrobionego tylko z naturalnych materiałów. Niech będzie wygodny i troszkę luźny, żeby nie przeszkadzał skórze. Pobieranie energii z ziemi. Połóż się brzuchem na ziemi. Możesz ćwiczyć na trawie, piasku, runie leśnym, a nawet kamykach. Ułóż głowę na ziemi i, jeżeli czujesz tak się wygodnie, podeprzyj ją rękoma. Jeżeli wolisz rozłożyć ramiona, to też dobre. Ważne, żeby było ci wygodnie. Nogi niech leżą swobodnie z lekko rozłożonymi stopami. Rozluźnij całe ciało od głowy do stóp. Niech emocje i myśli wygasną. Skup się na odczuwaniu ziemi jako żyjącego organizmu. Poczuj, jak energia ziemi pulsuje i jest gotowa na to, abyś ją pobierał. Wyobraź sobie, że twoje ciało wchłania energię z ziemi. Pochłaniasz ją przednią częścią ciała, która dotyka Ziemi. Możesz wyobrazić sobie, że cała przednia część ciała wsysa energię podobnie jak odkurzacz z się powietrze. Inna metoda polega na wyobrażeniu sobie, że energia Ziemi jest zasysana przez ciało wraz z każdym oddechem. Wdychaj, zasysaj lub wchłaniaj energię Ziemi, pobierając ją ciałem bezpośrednio z tego żywego organizmu. Czuj, jak Twoje ciało ładuje się. To ćwiczenie możesz wykonywać też, kiedy leżysz na plecach. Użyj tej samej procedury. Najpierw poćwicz na brzuchu, a potem obróć się i kontynuuj na plecach. Ćwicz w obu pozycjach, żeby poczuć, która bardziej energetyzuje. Pobieranie energii z drzewa. Znajdź duże i zdrowe drzewo. Obejmij go tak samo jak w ćwiczeniu połączenie z drzewem. Poczuj, czy to drzewo jest odpowiednie dla ciebie oraz czy nie ma w nim ducha. Gdyby coś ci nie pasowało, odejdź w poszukiwaniu innego drzewa, które będziesz czuł jako przyjaciela. Stale obejmując drzewo, wyobrażaj sobie, że twoje ciało pochłania energię, podobnie jak w powyższym przykładzie z Ziemią. Wielu ludziom wychodzi to ćwiczenie łatwiej, kiedy wyobrażają sobie, że przy każdym wdechu ich ciało zsie energię życiową drzewa jak odkurzacz, jak odkurzacz zsie powietrze. Inni wyobrażają sobie, że ich ciało wdycha energię drzewa. Kontynuuj pobieranie energii dopóty, dopóki czujesz, że drzewo pozwala na to, albo aż poczujesz się nasycony. Może się zdarzyć, iż poczujesz jakiś opór lub inną przeszkodę od drzewa. Nawet jeżeli takie odczucie będzie słabe lub chwilowe, przerwij pobieranie energii. Drzewo jest jak matka, a ty jak jej dziecko. Jeżeli nie jest zajęte przez inną istotę, to karmi ją z miłością, kiedy tego potrzebujesz. Pobieranie energii z rośliny. W tej metodzie można pobierać energię, używając rąk. Przybliż ręce do żyjącej rzeczy, albo trzymaj ją między dłońmi. W ten sposób pobiera się energię z owocu, kwiatu czy liścia. Zrelaksuj ciało i psychikę. Przybliż dłonie do żyjącej rzeczy i poczuj połączenie z nią. Twoje dłonie mogą poczuć przyciąganie, odpychanie, mrowienie. Zmianę gęstości powietrza lub temperatury, czy coś w rodzaju naelektryzowania, lub jeszcze coś innego, niematerialnego. Wyobraź sobie, że dłonie przyciągają albo wysysają energię, tak jak magnes czy odkurzacz. Wyobrażaj sobie, że energia życiowa płynie od żywej rzeczy do Twoich rąk, ładując ciało. Kontynuuj aż do nasycenia albo wyssania całej energii. Metody tej używa się także jako sposobu na spożywanie niematerialnego pokarmu. Kiedy opanujesz ją, wtedy ciało będzie potrzebowało mniej materialnego jedzenia. Pobieranie energii ze skały. Skała lub głaz, jeżeli nie są zajęte przez istotę niematerialną, dobrze nadają się do naładowania ciała energią, dzięki której człowiekowi łatwiej jest uziemić się. Ludzie, mający w swym charakterze dużo cech wiatru lub ognia, najwięcej korzystają z energii skały, ponieważ wtedy mogą bardziej ochłonąć i lepiej zrelaksować się. Połóż się i zrelaksuj tak, jak opisałem w ćwiczeniu, wtopienie w skałę. Nie opieraj zębów o skałę. Tak samo jak w powyższych ćwiczeniach, wyobrażaj sobie, że twoje ciało wdycha energię życiową w skały lub że ją wsysa jak odkurzacz. Im większa skała czy głaz, tym potężniejsza energia. Poćwicz ze skałami i głazami o różnej wielkości i usytuowanych w różnych miejscach, żebyś nauczył się czuć różnicę w jakości i ilości energii życiowej. Pobieranie energii z wiatru. Wiatr niesie wielką ilość energii życiowej, dlatego jego działanie daje poczucie odświeżenia i latania. Kiedy czujesz, że potrzebujesz tego rodzaju energii, pozwól wiatrowi naładować Twoje ciało. Energia wiatru jest zazwyczaj najkorzystniejsza dla tych ludzi, którzy w swoim charakterze mają dużo cech i ziemi i wody, czyli tych, co są powolni, głęboko uziemieni. Stań swobodnie twarzą do wiatru. Stopy powinny być rozstawione szerzej niż zazwyczaj, kiedy swobodnie stoisz. Ramiona powinny być szeroko rozwarte, tak, jakbyś chciał złapać jak najwięcej wiatru jak największą powierzchnią ciała. Zrelaksuj ciało i psychikę. Czuj, jak wiatr wieje Tobie w twarz i jednocześnie obejmuje Cię. Pozwalaj ciału pochłaniać energię wiatru. Możesz użyć powyżej opisanych technik pochłaniania. Czuj, jak wiatr ładuje Twoje ciało. Stój w tej pozycji, aż się w pełni nasycisz. Pobieranie energii z deszczu. Energia życiowa deszczu odświeża. Czuj ją tak, jak branie prysznica, który zmywa brudy ciała i psychiki. Możesz sobie to tak wyobrażać, ćwicząc w deszczu. Stań swobodnie ze stopami rozstawionymi trochę szerzej niż zazwyczaj. Rozszerz ramiona na całą szerokość, a twarz skieruj w górę, wprost na spadające krople deszczu. Oznacza to, że patrzysz w niebo. Wyobraź sobie, że każda kropla deszczu jest naładowana energią. Czuj, jak każda kropla spadająca na ciało ładuje cię. Czuj też, jak spadająca na ciebie woda zmywa wszelkie zmartwienia. To powoduje, że Czujesz narastającą szczęśliwość. W ten sam sposób możesz pochłaniać energię deszczu w czasie burzy. Bądź jednak świadomy, że to naraża Twoje życie, więc podejmujesz wielkie ryzyko. Chcąc uniknąć porażenia piorunem, powinienś stać w najniższym miejscu, które jest otoczone terenem dużo wyższym niż ty, np. wzgórzami czy skałami. Unikaj stania blisko drzew. Jeżeli wykonasz to ćwiczenie podczas sztormu, poczujesz dużo większą dawkę energii. Możesz poczuć, że wchłaniasz potężną energię piorunów, możesz nawet czuć, jak przez Twoje ciało przechodzą potężne świetlne i dźwiękowe fale. Kiedy nasycisz się, wróć do schronienia. Proponuję, abyś nie wycierał ciała ręcznikiem, a także nie używał suszarki. Niech samo wyschnie. Jeżeli czujesz zimno, rozgrzej się ćwiczeniami fizycznymi i energetyzującymi. Jest to też doskonała chwila do ćwiczenia dynamicznej wewnętrznej radości opisanej w podstawowych naukach ludzkości. Śmiało, na pewno poczujesz się wspaniale. Pobieranie energii ze słońca. Zawsze, kiedy promienie Słońca padają na skórę, ciało pochłania energię wysyłaną przez naszą gwiazdę. Powierzchnia całej skóry powinna być regularnie wystawiana na promienie słoneczne, gdyż są one dla człowieka wysokowartościowym pożywieniem. Podobnie jak w przypadku każdego innego pokarmu, zbytnie nasycanie ciała promieniowaniem ze Słońca jest szkodliwe. Jeżeli Twoja skóra nie jest przyzwyczajona do codziennego kontaktu ze Słońcem, to zacznij wystawiać ją na to dobroczynne światło, ale nie dłużej niż kwadrans za pierwszym razem. Chociaż dla niektórych już to może być za długo. Uważaj, żeby nie spalić skóry, bo to jej naprawdę szkodzi. Tutaj nie chodzi o opalanie. Drugiego dnia możesz wydłużyć czas pobytu na słońcu o dwie, może trzy minuty. Kontynuuj podobnie w następnych dniach, to znaczy dodawaj dwie albo trzy minuty więcej codziennie. Kiedy dojdziesz do dwóch godzin, skóra będzie już przyzwyczajona do słońca. Jednak godzinne naświetlanie ciała zupełnie wystarcza, jeżeli odbywa się codziennie. Znajdź nasłonecznione miejsce i stań tam swobodnie. Zrelaksuj ciało i psychikę. Zamknij oczy i odwróć twarz do słońca. Czuj, jak promienie padają na skórę i ogrzewają ją oraz energetyzują całe ciało. Podczas tego ćwiczenia powolutku obracaj się tak, aby promienie słoneczne mogły równomiernie naświetlać całą skórę. Postępując w ten sposób, możesz łatwo poczuć, jak całe ciało ładuje się energią. Następnie wyobrażaj sobie oraz czuj to, że twoja skóra jest przezroczysta. Dzięki temu promienie słońca swobodnie wnikają głęboko w ciało i energetyzują wszystkie narządy. Patrzenie w słońce. Jest to metoda, która swoje korzenie ma w starożytności. Patrzenie w słońce powoduje na energetyzowanie ciała, szczególnie systemu nerwowego, dlatego uważane jest za wysokoenergetyczne pożywienie. W ćwiczeniu tym promienie słońca padają bezpośrednio na siatkówkę oka. Powoduje to wzmocnienie prądu płynącego w okolice szyszynki i przysadki mózgowej. Dlatego systemy endokrynologiczny i nerwowy są energetyzowane, tak że człowiek po ćwiczeniu jest syty i czuje się jak naładowana bateria. Opierając się na moim doświadczeniu, opiszę procedurę nauczaną przez Hira Ratan Manek, jest on znanym hinduskim nauczycielem promującym patrzenie w słońce. Proponuję, poszukaj w internecie więcej informacji o nim oraz jego nauczaniu. Kilka minut przed wschodem słońca, stój swobodnie na boso i patrz w miejsce, skąd słońce będzie wynurzało się spoza horyzontu. Patrz na wschodzące słońce do chwili, kiedy zacznie odrywać się od linii horyzontu. Pierwszego dnia to wystarczy. Drugiego dnia powtórz to ćwiczenie, ale wydłuż czas patrzenia w słońce o 10 sekund. Trzeciego dnia dodaj kolejne 10 sekund. Każdego następnego dnia dodawaj kolejne 10 sekund do czasu patrzenia w słońce. Postępując w ten sposób, dnia siódmego będziesz patrzył o minutę dłużej niż w pierwszym dniu. Jeżeli ćwiczysz codziennie, to po trzech miesiącach dojdziesz do kwadransa nieustannego patrzenia w słońce. Im dłużej ćwiczysz, tym bardziej naenergetyzowane staje się twoje ciało. Zgodnie z naukami Hirara po siedmiu miesiącach codziennego patrzenia w słońce powinieneś być wolny od chorób. Po dziewięciu miesiącach ciało powinno być tak naenergetyzowane, że nie będzie domagało się jedzenia, czyli głód zniknie, a staniesz się inedykiem. Hira Ratanmanek naucza, że nie wolno patrzeć w słońce dłużej niż 44 minuty jednego dnia. Jest to najdłuższy dozwolony czas od chwili wschodu słońca. Patrzeć w słońce wolno tylko przy wschodzie albo zachodzie słońca. Nie wolno w ciągu dnia, bo to może nieodwracalnie uszkodzić siatkówkę oka. Z mojego doświadczenia ostrzegam przed zbyt szybkim wydłużaniem czasu patrzenia w słońce. Ja popełniłem ten błąd. Kiedy doszedłem już do 10 minut, to następnego dnia. Patrzyłem przez piętnaście minut zamiast dziesięciu minut i dziesięciu sekund. Czułem, że coś jest nie w porządku, bo zaczynało mnie razić. Po zakończonym ćwiczeniu stwierdziłem, że ciągle widzę dwie plamki przede mną. Siatkówka oka została przypalona. Na szczęście udało mi się uzdrowić oczy, ale zajęło mi to około roku. Pobieranie energii z oceanu Organizm składający się ze wszystkich oceanów Ziemi podtrzymuje życie niezliczonych istot, dlatego uważany jest za jedno z głównych źródeł życia na tej planecie. Oczywistym jest, że oceany stanowią prawie niewyczerpalne źródło energii życiowej. Możesz poczuć, że energia ta różni się w zależności od miejsca oraz tego, jak woda się zachowuje? Jak czujesz się siedząc na plaży spokojnego oceanu? Porównaj to do tego, co czujesz stojąc w miejscu, gdzie woda z impetem roztrzaskuje fale o skały, tworząc wysokie, spienione fontanny. Im bardziej wzburzona jest woda, tym bardziej energetyczne jest to miejsce. Bardzo uważaj, kiedy wybierasz się w takie miejsce do ćwiczeń, bo narażasz swoje życie. Pamiętaj, że bezpieczeństwo podczas ćwiczeń jest ważne. Z drugiej strony, kiedy ćwiczysz w takim wzburzonym miejscu oceanu, możesz głęboko poczuć falę pulsującej energii przechodzącej przez ciało, przechodzącej całe ciało. Procedura ćwiczenia jest taka sama bez względu na to, czy stoisz, siedzisz albo leżysz. Wpierw znajdź najbardziej odpowiadające tobie miejsce – Pamiętaj, żeby za bardzo nie ryzykować, bo z oceanem nie ma żartów, szczególnie kiedy jest wzburzony, jak na zdjęciu. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach, rozluźnij ciało i zrelaksuj się psychicznie. Skup się na ciele i poczuj, jak reaguje w zależności od aktywności oceanu. Kiedy woda jest spokojna, możesz poczuć stabilny przypływ energii życiowej oceanu. Kiedy fale z impetem roztrzaskują się o skały, to możesz poczuć, jak energia życiowa przechodzi przez twoje ciało wraz z każdym chlapnięciem wody. Chwilami możesz się przestraszyć lub poczuć niepewnie. Im groźniejsze jest miejsce w przyrodzie, tym więcej energii życiowej zawiera. Otwórz się na energię życiową oceanu, by pochłonąć jej więcej. Na początku łatwiej jest ćwiczyć przy spokojnej wodzie. Ocean wzburzony i pryskający wodą tworzy wyzwanie. Tak czy inaczej, znajdź sobie bezpieczną i stabilną postawę, żeby maksymalnie korzystać z energii życiowej dostarczanej przez ocean. Oto drugie ćwiczenie pobierania energii oceanu. W tym celu Stań w wodzie na dnie i rozchyl się do tyłu, tak aby całe ciało było zanurzone z wyjątkiem głowy. Fale nie powinny przeszkadzać w oddychaniu i patrzeniu. Jeżeli fale są zbyt wysokie, przejdź na płytszą wodę. Skup się na tym, co czuje ciało, kiedy zanurzone jest w wodzie stanowiącej ciało ogromnego oceanu. Poczuj, jak woda głaszcze skórę Twojego ciała. Poczuj, jak życie oceanu pulsuje wraz z ruchami fal. Otwórz się ciałem na pochłanianie tej pulsującej fal energii. Poczuj też, jak Twoje ciało, w większości zbudowane z wody, jednoczy się z oceanem w jedną całość. Rozkoszuj się tym zjednoczeniem. Inne ćwiczenie, które można wykonywać w oceanie przy spokojnej, bardzo lekko falującej wodzie, robi się w pozycji leżącej. Połóż się w wodzie na plecach tak, żeby ciało unosiło się swobodnie i byś mógł oddychać nosem. Na początku trochę to niewygodne, ale łatwo nauczysz się tej pozycji. Następnie kontynuuj według powyżej opisanej procedury. Pobieranie energii z jeziora. W celu pobierania energii z jeziora możesz wykonać te same ćwiczenia, co przy oceanie. Jest duża różnica między energią oceanu a jeziora, którą się czuje podczas ćwiczenia. Poza tym, małe zbiorniki wodne zazwyczaj mają dużo spokojniejszą wodę, więc łatwiej jest przyjąć pozycję do swobodnego unoszenia się na powierzchni. Pobieranie energii z rzeki. W rzece można znaleźć dwa rodzaje szczególnych miejsc. Jedno to oddalona od nurtu zatoka, gdzie woda ledwo płynie, prawie jakby tworzyła jeziorko, drugie to środek, nurt rzeki, miejsce szybszego przepływu. Warunki ćwiczenia w zatoce są podobne do tych w jeziorze, a więc możesz zastosować tę samą procedurę. Natomiast ćwiczenie w nurcie rzeki to zupełnie inne doświadczenie. Przede wszystkim upewnij się, jaki jest prąd i dokąd może cię zanieść. Chodzi o Twoje bezpieczeństwo podczas ćwiczenia. Prąd rzeki może wydawać się wolniejszy niż jest w rzeczywistości. Są dwie możliwości ćwiczenia w nurcie rzeki. Pierwsza pozwalasz, aby Twoje ciało swobodnie płynęło wraz z nurtem. Druga, przymocowujesz się sznurem albo kamieniem do dna tak, żeby woda opływała cię. W tym przypadku ważne jest, żebyś mógł bez wysiłku odczepić się w każdej chwili. Jeżeli nurd rzeki jest wolny, a woda płytka, możesz stać albo siedzieć na dnie. Przyjemne to ćwiczenie, kiedy czujesz, jak woda opływa i głaszcze całe ciało. Siedząc czy stojąc w opływającej cię wodzie. Wchłaniasz energię z prądu rzeki dzięki temu twoje baterie są ładowane. Ćwicząc w rzece, energetyzuj ciało zgodnie z opisami procedur w oceanie. Zmodyfikuj je dostosowując się do warunków w danym miejscu. Oto przykład. W środku rzeki ułóż się na plecach tak, aby tylna część głowy była zanurzona po uszy oczy mieć otwarte żebyś widział co się dzieje wokoło tak unosząc się na wodzie zrelaksuj się żeby poczuć jak jesteś zjednoczony z rzeką w jedno ciało pozwól nurtowi porwać cię w dal patrząc wtedy w niebo możesz poczuć się tak jakbyś leciał w przestworzach Jednocześnie stale czuj zjednoczenie z rzeką i wyobrażaj sobie, a nawet czuj to, że pobierasz jej energię życiową do Twojego ciała. Pobieranie energii z wodospadu Wodospad to miejsce strumienia czy rzeki, gdzie można doświadczyć intensywnego energetyzowania ciała. Wykonywanie poniższego ćwiczenia działa silnie uzdrawiająco na ciało, szczególnie na psychikę. Znajdź takie miejsce w wodospadzie, gdzie możesz bezpiecznie stać albo siedzieć. Jest to bardzo ważne, bo spadająca woda ma dużą siłę i dlatego łatwo może zepchnąć cię. Stań twarzą do wnętrza. Często jest tam skała czy głaz. W większości wodospadów, kiedy tak stoisz, możesz swobodnie oddychać, gdyż między spadającą wodą a skałą jest wolna przestrzeń. Woda ma spadać na barki i na tył głowy. A oto klucz całego ćwiczenia. Krzycz głośno, wręcz wrzeszcz jak szalony, tak jakby dopadła cię wściekłość. Użyj całej siły swego głosu, żeby w pełni wyładować się podczas krzyku. W taki sposób ćwiczenie działa najskuteczniej. Krzycz, wrzeszcz z całej siły do chwili, kiedy zaczniesz płakać albo będziesz miał dość, bo opadłeś z siły. Podczas krzyczenia możesz poczuć, że chcesz płakać. Płacz szczerze, nawet wyj głośno. Nie próbuj kontrolować tego płaczu, bo właśnie chodzi o to, żebyś wyrzucił z siebie głęboko ukryte problemy emocjonalne. To fakt, że takie zachowanie wygląda na szalone, ale jest niezbędne w procesie samouzdrawiania. Płacz głośno, swobodnie i szczerze tak długo, aż się zmęczysz, lub uczucie płaczu samo ustąpi. Następnie zrelaksuj się i skup na czuciu jak woda spadająca na ciało uspokaja cię jednocześnie czuj jak ciało pobiera energię z wodospadu w ten sposób ciało i psychika regenerują się potem wyjdź usiądź albo połóż się jednak zapewnij sobie ciepło przykryj się zrelaksuj się w pełni możesz poczuć się jak odrodzony Pobieranie energii ze strumienia. Strumień to mała rzeka, zazwyczaj płytka, której woda szybko płynie. Unoszenie się na powierzchni jest raczej trudne i może być niebezpieczne, szczególnie jeżeli tam jest dużo kamieni i gałęzi. Znajdź takie miejsce, gdzie możesz stabilnie stać, siedzieć albo leżeć na plecach w strumieniu. Ważne, żeby woda nie przesuwała ciała, nawet kiedy leżysz w pełnym rozluźnieniu. Zamknij oczy, zrelaksuj ciało i psychikę. Czuj, jak woda szybko opływająca ciało masuje i energetyzuje je. Wyobrażaj sobie, jak ładujesz ciało prądem strumienia. Pobieranie energii od zwierząt. Bądź świadom faktu, że pobieranie energii życiowej ze zwierząt osłabia je, albo nawet może pozbawić życia. Kiedy czujesz, że potrzebujesz tego rodzaju energii życiowej, to poszukaj raczej dużego zwierzęcia. Spośród zwierząt domowych wybierz te, które stale są na łące i odżywiają się naturalnie. Zazwyczaj są to konie i krowy, bo owce i kozy są za małe. Zanim zaczniesz sać energię zwierzęcia, upewnij się, że ono w pełni zgadza się przekazywać ją Tobie. Kiedy zwierzę jest spokojne, pogłasz je, przytul i mów do Niego z miłością. Następnie poproś o pozwolenie nam pobieranie energii i czuj, jaka jest odpowiedź. Jeżeli zwierzę zgadza się, to możesz zacząć. Wykorzystaj znane ci już metody pobierania energii życiowej, na przykład tę opisaną powyżej w rozdziale drzewo. Znalezienie dziko żyjących zwierząt, które dobrowolnie przyjdą do ciebie, żeby podzielić się swoją energią życiową, udaje się bardzo rzadko. Jeżeli chcesz spróbować, to znajdź miejsce w przyrodzie, gdzie jest dużo zwierząt. Usiądź tam spokojnie, zrelaksuj się i czekaj, czy któryś z nich podejdzie do ciebie, a może nawet ułoży się u Twoich stóp. Gdyby tak się zdarzyło, to może oznaczać, że to zwierzę oddaje się tobie do wykorzystania jako pokarm lub do pobierania jego energii życiowej. Natomiast gdyby zwierzę podeszło i zaczęło lizać cię to rozluźnij się i pokaż mu, że lubisz jego troskę. Zwierzę prawdopodobnie przyszło, żeby wspomóc cię w uzdrawianiu ciała. Jeżeli dzikie zwierzę leży bardzo blisko ciebie, powoli połóż na nim ręce, możesz też powoli przytulić się do niego, połóż głowę na jego ciele i słuchaj, bicia serca, a także czuj, jak pobierasz, Zsież jego energię życiową. Zwierzę prawdopodobnie samo przerwie, kiedy poczuje, że wystarczy. Pobieranie energii z księżyca Księżyc emanuje energię, która zazwyczaj działa na człowieka niekorzystnie. Z tego powodu patrzenie na księżyc może zaszkodzić, szczególnie podczas pełni. Gdyby zdarzyło się, co jest mało prawdopodobne, że pewnego dnia będziesz potrzebował energii Księżyca, możesz ją pobierać podczas nocnego patrzenia na jego świecącą tarczę. Stań albo usiądź i rozluźnij ciało, uspokój myśli i odłącz się od tego, o czym Cię informują zmysły. Zamknij oczy i odwróć twarz w kierunku Księżyca. Głębiej zrelaksuj się, żeby poczuć, jak światło tego satelity pada na Twoją twarz. Zasysaj jego energię skórą twarzy. Następnie otwórz oczy, żeby patrzeć na Księżyc. Jego światło może teraz padać na siatkówkę oka i w ten sposób wpływać na szyszynkę oraz przysadkę mózgową. Czuj, jak oczyma zasysasz energię emanowaną z Księżyca. Poczuj, jaki ma to wpływ na twoje ciało oraz ducha. Rozłóż ramiona tak, aby światło Księżyca padało na dłonie. Wyobraź sobie, jak dłonie pochłaniają energię z Księżyca i wprowadzają ją w twoje ciało. Rozdział 24 Ćwiczenie drzewa To bardzo ważne ćwiczenie z punktu widzenia energetyzowania ciała opisane jest w podstawowych naukach ludzkości proponuję przeczytaj ponownie o ile jeszcze nie wykonujesz go Regularnym ćwiczeniem drzewa możesz skutecznie naenergetyzować ciało energią z ziemi oraz słońca Powoduje to, że ciało staje się silne jak zdrowe drzewo. Dzięki temu, system immunologiczny utrzymuje wysoki stopień ochrony ciała przed zachorowaniem. Jest to jedno z kilku ćwiczeń, które najbardziej polecam do codziennej praktyki. Rozdział 25: Wewnętrzna radość. Pozwalam wewnętrznej radości swobodnie promieniować, dlatego czuję miłość i widzę światło. To ćwiczenie też jest dokładnie opisane w podstawowych naukach ludzkości. Mam nadzieję, że ćwiczysz codziennie jego bierną i dynamiczną stronę. To też jedno z najbardziej korzystnych w całym życiu ćwiczeń. Mimo, że dla zewnętrznego obserwatora wygląda jak energiczna zabawa dziecka, warto regularnie ćwiczyć. Dzięki temu będziesz mógł doświadczyć nadzwyczajnie korzystnych skutków. Dostaniesz więcej niż się spodziewasz, dlatego ludzie opowiadają o cudach, które to ćwiczenie wprowadziło w ich życie. Pełne opanowanie wewnętrznej radości umożliwia stałe utrzymywanie ciała w doskonałym zdrowiu. Kiedy pozwalasz źródłu życia wystarczająco przejawiać się, jesteś radosny i szczęśliwy. W tym wysokoenergetycznym stanie możesz uzdrowić czy zabić człowieka dotykiem poza tym ciało nie potrzebuje fizycznego pokarmu to ćwiczenie prowadzi do wiecznego życia rozdział 26 dzikie dziecko jest to wybitnie korzystne ćwiczenie z jednej strony silnie łączy cię z przyrodą, z drugiej strony uruchamia proces głębokiego uzdrawiania. Przyroda jest twoją matką, a ty jesteś jej dzieckiem. Kiedy dziecko dąży do czegoś, ale nie może tego osiągnąć, to dochodzi do psychicznego kryzysu. To prowadzi do wybuchu emocjonalnego i w rezultacie do dzikiego zachowania dziecka. Matka przyroda pozwala na takie zachowanie, kiedy jest to potrzebne do odbudowy pełni mocy systemu nerwowego. Społeczeństwa ludzi z ich wieloma zasadami postępowania zazwyczaj nie pozwalają na dzikie zachowanie, dlatego ludzie wewnętrznie męczą się swoimi zaburzeniami emocjonalnymi. To powoduje nagromadzenie się emocjonalnych problemów, co skutkuje chorobami. W ćwiczeniu tym, kiedy pozwalasz wewnętrznemu dziecku naturalnie przyjawiać swoje emocje, możesz pozbyć się problemów emocjonalnych. Głęboko w człowieku obecnego społeczeństwa ukryte jest zranione dziecko, które potrzebuje uzdrowienia na łonie matki, przyrody. Jeżeli podczas ćwiczenia pozwolisz Twojemu wewnętrznemu dziecku uzdrowić się, to potem poczujesz się jak nowonarodzony i jednocześnie. Bardziej złączony z przyrodą. Ćwiczenie to przebiega różnie w zależności od tego, jaki masz charakter, oraz jak głęboko angażujesz się w nie. Ludzie różnie reagują. Są tacy, co prawie nic nie czują, podczas gdy na drugim krańcu są ci, co rzeczywiście wyglądają jak nieobliczalni szaleńcy. Zazwyczaj im głębsze zaangażowanie, tym lepszy wynik końcowego ćwiczenia. Ważne, abyś podczas ćwiczenia nie kontrolował Twojego postępowania, to znaczy nie hamował się. Innymi słowy, rób to, na co w danej chwili masz ochotę, bez wstydu, bez strachu. Jest jednak jedno ograniczenie. Nie zaszkodź sobie lub innym. Bezpieczeństwo nadal jest najważniejsze. Najlepsze miejsca do tego rodzaju ćwiczeń można znaleźć w lesie. Przygotuj sobie teren, głównie usuń z niego gałęzie i kamienie, o które mógłbyś się zranić w razie gwałtownych ruchów. Unikaj niebezpiecznego terenu. Stań swobodnie, zacznij głęboko i szybko oddychać przez usta, żeby doprowadzić do lekkiej hiperwentylacji, przesycić krew tlenem. Po kilkunastu sekundach takiego oddychania możesz poczuć zawroty głowy. Osuń się na kolana, a następnie opadnij delikatnie na brzuch. Połóż twarz na ziemi. Rozciągnij ramiona, żeby objąć Matkę Ziemię. Powiedz jej coś w rodzaju: Matko, jestem Twoim dzieckiem. Zjednocz się ze mną i uzdrow mnie. Poczuj, jak Matka Ziemia, odpowiadając na prośbę, emanuje miłością do ciebie. Leżąc nadal na ziemi, twarzą w dół, otwórz szeroko usta i wydawaj dźwięki z głębi ciała. Jest to twoja pieśń dla ziemi. Niech będzie głośna i szczera. Kontynuuj, aż pojawią się silne emocje lub nawet płacz. Pozwól tym emocjom zapanować nad tobą. Przestań kontrolować twoje zachowanie, niech ciało podda się działaniu emocji. Uwolnij się od strachu, wstydu i osądu. Niech się dzieje to, co ma się stać. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy w tym procesie uzdrawiania i jednoczenia, krzycz coś w rodzaju: Matko, jestem zjednoczony z tobą. Pozwalam moim emocjom swobodnie ujawniać się. Oczyść mnie i uzdrow Całkowicie otwórz się na jakiekolwiek emocje i uczucia, niech przejawiają się przez ciebie, nie kontroluj ich, niech twoje zachowanie jest teraz kontrolowane przez emocje wydobywające się z ciebie. Pod tym względem stajesz się podobny zwierzętom. Jeżeli zbiera się na płacz. To rycz, jak szalony jeleń. Jeżeli coś cię śmieszy, to śmiej się, jak szaleniec. Jeżeli masz ochotę krzyczeć, to wybuchnij, jak nigdy dotąd. Jeżeli pojawia się chęć przeklinania, to nie żałuj sobie. Jeżeli masz ochotę na walenie pięściami, to wal tak, żeby wywołać trzęsienie ziemi. Jeżeli. Tak, nie wahaj się, rób to. Ale mimo wszystko, pamiętaj o bezpieczeństwie, żebyś nie zrobił krzywdy tobie albo innym. Kontynuuj w ten sposób, pozwalając przejawiającym się emocjom i uczuciom przejąć władzę nad tobą. Im mniej będziesz sam siebie kontrolował, tym lepsze wyniki otrzymasz. Tylko pamiętaj o bezpieczeństwie. Kontynuuj do wyczerpania. Kiedy już opadniesz z emocji i nie masz ochoty dalej ćwiczyć, wtedy połóż się wygodnie na plecach, na boku albo na brzuchu i wypoczywaj. Jeżeli w pobliżu jest naturalna woda, możesz wykąpać się. Następnie wypocznij, a nawet prześpij się tam. Gdyby obcy ludzie zobaczyli cię ćwiczącego, mogą przestraszyć się i zadzwonić po policję albo ambulans. Zatem. Upewni się, że podczas ćwiczenia nikt postronny, nie wtajemniczony w to, co robisz, nie zobaczy i nie usłyszy cię. Po prawidłowo wykonanym ćwiczeniu możesz poczuć się jak nowonarodzony. Odczujesz, że ciało przeszło przez proces rewitalizacji jest znacznie bliżej przyrody. Poza tym inaczej patrzysz na świat. Powtórzenie tego ćwiczenia kilka razy w roku może dać dużo korzyści. Rozdział 27: Środki roślinne. Odnowa Twojego życia, innymi słowy, rewitalizacja i regeneracja Twojego ciała i psychiki może być osiągnięta w pełni tylko w przyrodzie. Człowiek jest nierozłączną częścią przyrody to znaczy, że przyroda jest organizmem, a człowiek jego komórką. Komórka nie jest w stanie działać poprawnie bez wsparcia głównego organizmu. Prawdę mówiąc, komórka sama nie jest w stanie przeżyć długo, gdyż to właśnie organizm daje jej życie. W poprzednich rozdziałach opisałem dwa podstawowe warunki, które trzeba spełnić, żeby zrewitalizować oraz zregenerować ciało i psychikę. Chodzi o wzajemną komunikację z przyrodą i o pobieranie energii. Spełnienia pierwszego warunku uczyłeś się podczas ćwiczeń odbierania wiadomości od elementów przyrody. W przypadku drugiego warunku ćwiczyłeś pobieranie energii z niektórych elementów przyrody do swojego ciała. To są dwie podstawowe umiejętności, które warto rozwijać i wykorzystywać regularnie po to, żeby żyć zgodnie z prawem przyrody. Proponuję, abyś opisane w tej książce ćwiczenia wprowadził na stałe do twojego życia. Kiedy jesteś w przyrodzie, ćwicz, bo tak korzystasz najwięcej. Z czasem, w kolejnym etapie świadomego samorozwoju, poczujesz, że chcesz głębszego zjednoczenia z przyrodą. Możesz zechcieć poznać prawdziwego jej ducha, czyli to, co jest w niej niematerialne. Pozwoli to tobie na zagłębienie się w psychikę, żeby więcej zrozumieć własne życie. Wtedy następuje głębokie zrozumienie samego siebie, którego normalnie nie da się pojąć i wytłumaczyć intelektualnie. Trzeba tego samemu dogłębnie doświadczyć. Prowadzi to do rzeczywistego poznania ja oraz do oświecenia. Przyroda dostarcza człowiekowi wszystko, czego on rzeczywiście potrzebuje. Jeżeli ciało i psychika wymagają naprawy, przyroda oferuje swoje naturalne środki. W tej książce poznałeś niektóre z podstawowych prostych środków. To jest początek rewitalizacji i regeneracji z przyrodą na drodze świadomego samorozwoju. Możesz pójść dalej i głębiej, na poziom zaawansowany. Prawdę mówiąc, w przyrodzie nie ma niższego czy zaawansowanego poziomu. Chodzi mi tutaj głównie o stopnie zjednoczenia z nią. Człowiek może wybierać spośród wielu metod, powodujących lepsze zjednoczenie z przyrodą. Do wielu zaawansowanych metod używa się roślin, które są spożywane podczas ceremonii zwanych szamańskimi. Uzdrawiającymi, duchowymi, tajemnymi, świętymi i inaczej. Ten rodzaj ceremonii od dawien dawna był domeną specjalnie do tego celu kształconych nauczycieli i uzdrowicieli. Zadaniem ich było nauczanie ludzi swojego społeczeństwa oraz dbanie o ich psychofizyczne zdrowie. W zależności od miejsca na ziemi oraz sposobu przeprowadzania ceremonii, ludziom tym. Nadawano różne nazwy. Jedne z bardziej znanych nazw to na przykład szaman, Taita, Mierbatero, Ayahuasquero, zielasz czy Lekarz Ludowy. Cechą wspólną owych nauczycieli i uzdrowicieli jest to, że osiągają nadzwyczaj dobre wyniki uzdrawiania w porównaniu do tak oficjalnej medycyny. Swoją skuteczność zawdzięczają zastosowaniu tzw. świętych roślin poza innymi środkami przyrody. Rośliny te są spożywane bezpośrednio lub robi się z nich wywar czy proszek. Czasem są suszone, proszkowane i wdmuchiwane do nosa. Suszone rośliny można też palić w fajce. Ceremonie, podczas których te środki roślinne są stosowane, też mają wiele różnych nazw, z których kilka to na przykład uzdrawianie szamańskie, święta ceremonia, sesja psychodeliczna, inicjacja, sesja medyczna w dżungli czy uzdrawianie roślinami. Podczas zaawansowanych seminariów, które prowadzę w przyrodzie południowej Ameryki, organizuję ceremonie, podczas których używamy potężnych środków przyrody. Nalegam na to, żeby seminarzyści dobrze nauczyli się właściwie używać potężnych środków przyrody. W tym celu najpierw dużo uczą się, aby potem mogli je bezpiecznie wykorzystywać z korzyścią dla swojego zdrowia. W seminariach organizowanych przeze mnie używam głównie Ajułaska oraz Huachuma. Opierając się na moim doświadczeniu oraz na praktyce południowoamerykańskich szamanów i uzdrowicieli, te dwa naturalne środki dają najlepszy wynik. Jeżeli są zastosowane właściwie, to uczestnicy odnoszą nadzwyczajne zdrowotne korzyści. Poza tym niektórzy z nich opowiadają o oświeceniu i w cudzysłowie cudach, których rzeczywiście doświadczyli. Dla mnie nie ma w tym nic dziwnego. Od dawna dzielę się z ludźmi wiedzą oraz informacjami, które posiadam. Ludzie, którzy wykorzystują te informacje, głęboko łączą się z przyrodą. Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego podczas ceremonii ich ciało i psychika doznają głębokiego uzdrawienia. Takie wyniki są prawie nie do osiągnięcia bez wykorzystania potężnych środków przyrody. Trzeba najpierw dużo nauczyć się, żeby móc właściwie zastosować te potężne środki przyrody. Oprócz tego, ceremonie odbywają się w specjalnie przystosowanych do tego miejscach środowiska naturalnego. Gdybym chciał je opisać, wymagałoby to napisania książki, co prawdopodobnie też nie wystarczyłoby pewnego dnia może postanowisz wziąć udział w moich seminariach w przyrodzie zapraszam rozdział 28 ostrzeżenie jest setki miejsc gdzie organizowane są ceremonie ayahuasca lub huachuma dla każdego kto zapłaci nazywam te miejsca turystycznymi ośrodkami ajałaski lub Biznes ajałaskowy, a to dlatego, że głównym celem organizatorów jest zysk finansowy. Uważaj, bo ayahuasca i huachuma to potężne narzędzia, które mogą być używane do szkodzenia albo uzdrawiania. Widziałem szkodliwe skutki uczestnictwa w ceremoniach organizowanych przez w cudzysłowie szamanów, którzy mieli niewystarczającą wiedzę o właściwym używaniu tych. Potężnych środków przyrody. Prowadzone przez nich ceremonie były bardziej przedstawieniami teatralnymi niż sesjami poznawania i uzdrawiania. Moim zdaniem, korzystniej wpływa na człowieka właściwe zastosowanie nauki, szczególnie psychologii, w celu pozbycia się problemów. Poza tym, przestrzegam cię przed ceremoniami ajałaska i huachuma, prowadzonymi w miejscach, gdzie rośliny te nie rosną. Radzę unikać uczestnictwa w ceremoniach odbywających się poza Ameryką Południową. Są ku temu trzy powody. Po pierwsze, we większości krajów ayahuasca i huachuma są uznane za nielegalne substancje psychotropowe, więc ceremonia z ich wykorzystaniem może być nielegalną działalnością. Po drugie, importowane wywary można porównać do importowanych owoców. Wiesz, że importowane owoce mają gorszy smak i dużo niższą wartość odżywczą w porównaniu do owoców spożywanych w miejscu, gdzie naturalnie rosną. I po trzecie, stwierdziłem, że wywary ayahuasca i huachuma oferowane poza Ameryką Południową nie są czyste. W celu zwiększenia efektu tzw. kopa często dodaje się do nich narkotyki pijąc coś takiego, możesz doznać halucynacji i wizji, mieć głębokie przeżycia, ale twoje zdrowie może też na tym ucierpieć. Szkoda w coś takiego inwestować. Wierzę, że istnieją wyjątki, to znaczy odbywają się legalne ceremonie, które korzystnie wpływają na zdrowie. Tak czy inaczej to ty sam podejmujesz ryzyko, kiedy decydujesz się na uczestnictwo w ceremonii. Rozdział 29. Inne środki przyrody. A Ajałaska i Huachuma to tylko dwa przykłady spośród wielu potężnych środków przyrody używanych do odnowienia życia oraz usuwania chorób. Oczywistym jest, że niewyobrażalnie bogata przyroda dostarcza dużo więcej środków roślinnych, które wpływają na działanie psychiki, a co za tym idzie, pomagają ludziom zagłębić się w siebie w celu samouzdrowienia oraz świadomego samorozwoju. Faktem jest, że pomocne środki roślinne to szeroki temat, często trudny do zrozumienia albo nawet zabroniony. Ludzie stojący za rządami wielu krajów na Ziemi narzuciły społeczeństwom reguły, które spowodowały, że używanie naturalnych środków przyrody stało się nielegalne, mimo tego, że przyroda oferuje je ludziom od zawsze. Nawet najobszerniejsza książka o naturalnych środkach przyrody nie wystarcza do ich pełnego poznania. Chcąc naprawdę dogłębnie studiować ten temat potrzebujesz mistrzów na tym polu. Gdybyś chciał ich znaleźć, to szukaj w przyrodzie. Rozdział 30. Jak kontynuować? Na początku tej książki radziłem, żebyś najpierw bardzo uważnie przeczytał część pierwszą i drugą z serii Podstawowe nauki ludzkości. Jednym z powodów jest to, że książki te opisują więcej ćwiczeń, których praktykowanie jest bardzo ważne w celu utrzymania ciała i psychiki w doskonałym stanie. Powiem tobie na przykład, że jeżeli nie ćwiczysz wewnętrznej radości oraz wizualizacji, to zapewne dużo tracisz. Niniejsza książka zaledwie dotknęła tematu powrotu do przyrody i życia zgodnie z jej prawem. Jest bardzo dużo więcej do nauki, na przykład, jak przeżyć i stać się niezależnym w przyrodzie. Ludzie urodzeni i wychowani w mieście zazwyczaj nie są w stanie przeżyć w prawdziwej przyrodzie. Zatem powinni rozpocząć tak, jakby uczyli się życia na nowo. Gdybyś rozważał powrót do przyrody, to możesz wpierw poszukać informacji przydatnych do przeżycia w nowym środowisku. Radzę, nie czytaj zbyt długo. Poważniej zastanów się nad opuszczeniem miasta i powrotem do źródła życia. Nawet jeżeli nie będzie to prawdziwa przyroda, zamieszkanie z dala od miasta, bliżej przyrody, powinno przynieść korzyści i lepiej chronić twoje życie. Jesteś mistrzem, twórcą Twojego życia. Masz wolną wolę wyboru, co robić i jak żyć. Zatem, wybieraj, jak tworzyć Twoje życie, aby móc doświadczać go na różne sposoby. Mówiąc inaczej, baw się dobrze. Spotkajmy się w pytania, i odpowiedzi, części czwartej serii. Podstawowe nauki ludzkości. Koniec części trzeciej Podstawowych Nauk Ludzkości pod tytułem Odnowa życia w przyrodzie autorstwa Joachima Verdina wydanej w roku 2020.